Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem, czyli podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie i za konsoletą Tyflo Radia Michał Dziwisz. Już za momencik nasza główna część dzisiejszej audycji, czyli rozmawiać będziemy na temat matur z moimi dzisiejszymi gośćmi, ale zanim jeszcze pojawią się goście na żywo w naszym wirtualnym studio, to ja zaproszę bardzo serdecznie na wiadomości, które przygotował Krzysztof Wostal. To jest na razie taki pilotażowy materiał, który Krzysztof roboczo nazwał serwis informacyjny Oko. Zatem zapraszam na premierę tego materiału. Postaramy się w miarę możliwości i oczywiście również w miarę czasu Krzysztofa publikować takie materiały na naszej antenie co tydzień. Teraz już oddajemy głos Krzysztofowi. Witam serdecznie w serwisie informacyjnym Oko, przed mikrofonem Krzysztof Wostal. Serwis informacyjny Oko będzie emitowany co tydzień w Tyfloradiu. Będzie to program, który w sposób bardzo przeglądowy i bardzo błyskawiczny poinformuje o tym, co dzieje się w świecie niepełnosprawności wzroku. Poinformujemy o prezentacjach, o nowościach, poinformujemy o programach celowych, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie na jakiś cel. Nasz serwis będzie powstawał również z udziałem Was, naszych słuchaczy. Zapraszamy do kontaktu pod adresem poczty elektronicznej krzysztof@wostal.info. krzysztof@wostal.info. Jeżeli napiszecie Państwo na ten właśnie adres, to w tym momencie ta wiadomość trafi bezpośrednio do mnie i informacja o wydarzeniu, o którym chcielibyście Państwo poinformować, znajdzie się w serwisie informacyjnym Oko. 21 maja bieżącego roku w Kielcach odbyła się prezentacja mody ekskluzywnej. Tą modę prezentowały dziewczyny niewidome i słabowidzące z województwa świętokrzyskiego. Akcję w trakcie imprezy Off Fashion zorganizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych, oddział świętokrzyski tej fundacji. W trakcie tej imprezy dziewczyny w strojach ekskluzywnych, jak już wspomniałem, prezentowały się na wybiegach na jednej z uliczek przylegających do rynku kieleckiego. Niewidome i słabowidzące dziewczyny były prowadzone przez siatkarzy Efektor Kielce. To jest drużyna siatkówki właśnie z Kielc. Podczas tej imprezy zbierane były także środki na wyjazd niewidomych i słabowidzących mieszkańców województwa świętokrzyskiego na międzynarodową konferencję Reha for the Blind in Poland, która odbędzie się już w grudniu bieżącego roku. To będzie 11. edycja właśnie tej konferencji. Do dnia 22 lipiec 2013, taka jest data, można składać pracę w konkursie Otwarte Drzwi. Będzie to już 10. konkurs, który organizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego konkursu można składać prace magisterskie, doktorskie na temat osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym, zawodowym bądź zdrowotnym, które zostały napisane. Prace mogą składać dziekani wydziałów, mogą kierownicy instytutów, a także promotorzy, recenzenci. Serdecznie zapraszamy do tego, aby składać swoje prace, jeżeli zostały napisane w temacie, o którym wcześniej wspominałem, to zachęcamy, bo jest to świetny sposób na promocję zagadnień związanych z niepełnosprawnością, a także na promocję swojej własnej osoby. Więcej informacji na temat konkursu
można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.fron.org.pl www.fron.org.pl. Cały czas trwają konsultacje i zmiany lekkie, ale jednak można składać swoje wnioski w ramach programu Aktywny Samorząd. W ramach tego programu można ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, a także szkoleń, które dotyczyć będą nauki obsługi właśnie zakupionego w ramach tego programu sprzętu i specjalistycznego oprogramowania. Te wnioski można składać w powiatowych centrach pomocy rodzinie bądź w miejskich ośrodkach pomocy społecznej lub miejskich ośrodkach pomocy rodzinie. W tych jednostkach, które właśnie realizują zadania z zakresu niepełnosprawności. To zależy od tego, jaki mamy powiat. Jeżeli mamy powiat ziemski, no to wtedy w powiatowych centrach pomocy rodzinie. Natomiast w powiatach grodzkich nie ma powiatowych centrów pomocy rodzinie i najczęściej właśnie zadaniami PCPR-u zajmują się miejskie ośrodki pomocy społecznej bądź miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego programu. Zapraszam do kontaktu. Przypominam adres poczty elektronicznej krzysztof@wostal.info. Zapraszam do wysłuchania programu za tydzień. Dziękuję i do usłyszenia. I to właśnie był pierwszy na antenie Tyfloradia serwis informacyjny Oko, który przygotował i przedstawił Krzysztof Wostal. Kolejne tego typu materiały w następnych tygodniach na naszej antenie, miejmy nadzieję, będą się pojawiać. Tymczasem rozpoczynamy już takie pełne spotkanie z Tyfloradiem, z audycją Tyflopodcastu na żywo. Rozmawiać dziś będziemy o maturach. Ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. Miała być was trójka, a jest was tylko dwóch. Witam bardzo serdecznie Patryka Faliszewskiego i Pawła Masarczyka. Cześć. Dobry. Witamy serdecznie. Miał być jeszcze z nami tu Kamil Krygier, ale jakieś, zdaje się, wydarzenia losowo techniczne albo jakieś inne po prostu Kamilowi uniemożliwiły obecność dziś w naszej audycji. No miejmy nadzieję, że się może jeszcze jakoś pojawi i powie co nieco na temat wrażeń o swojej maturze, o swoim egzaminie dojrzałości, bo to by było akurat też dość ciekawe, bo Kamil zdawał maturę w szkole masowej, wy zdawaliście maturę w ośrodkach, tak? Tak? Tak, zgadza się. Ja we Wrocławiu, Paweł w Krakowie. I w Krakowie. No właśnie, więc tak może na dobry początek was zapytam, bo każdy po takiej maturze, po egzaminie dojrzałości mówi, a właściwie większość, ja się bardzo często spotykam z takimi opiniami, że no tak się w sumie wszyscy stresowali, a później to jednak okazało się, że to nie było wcale aż takie trudne, takie ciężkie. Jeszcze nie znacie wyników egzaminów, ale jakie jest wasze zdanie? Tegoroczna matura była trudna? No to Patryku, może ty, no, albo Pawle, zdaniem... bo już ty zacząłeś. Okay. Dobrze, proszę bardzo. Moim zdaniem nie było źle. Tutaj wszyscy się śmieją. Dziś nawet czytałem artykuł na temat tekstu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem podczas egzaminu z języka polskiego. Przypominam, autorem tekstu był pan Tomasz Rożek, który sam swój własny tekst dał na 70%, co jest już drugim takim przypadkiem po pani Wysławie Szymborskiej. No i ciekaw jestem, czy wielu będzie maturzystów, którzy zdali tekst i zinterpretowali go lepiej niż sam autor. Natomiast co do reszty, no to nie wiem, myślę, że to jest tak, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i strach ma wielkie oczy. Wiadomo, że stres był potrzebny, bo pozytywny stres motywuje. Natomiast po egzaminie, no wiadomo, jestem zadowolony ze swojej pracy, a jakie będą wyniki, zobaczymy. Powinno być dobrze. A ty, Patryku? Nie było trudno. No, wiadomo, że dużo tego stresu i tego, o czym się mówi, jest rozdmuchane często, natomiast w rezultacie jest na pewno lepiej niż przewidywałem, że będzie. Zobaczymy, czy, jak to sobie żartuję tu między znajomymi, czy dostanę się do drugiego etapu w sierpniu, albo może powiedzą
może Iri tego show powie 4 razy nie i podziękują i trzeba będzie spróbować w następnym sezonie, w następnej edycji. Nie no, oczywiście tego to ale nie życzymy nikomu. Miejmy nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcieli, to maturę zdali, którzy jeżeli się jakoś tam przyłożyli do tego, to oczywiście sobie poradzili. To jeszcze was tak zapytam, bo zanim będziemy rozmawiać generalnie o tym, jak wyglądały egzaminy, bo być może słuchają nas także młodsi od was, którzy będą chcieli za jakiś czas zmierzyć się z egzaminem dojrzałości, to jeszcze tak was zapytam, jak to było z przygotowywaniem się do matur? Dużo czasu spędzaliście nad książkami, nad powtarzaniem sobie materiału z poprzednich klas, czy to raczej podeszliście do tego na luzie? No to ja wyszedłem z założenia, że czego się ja nie nauczył, tego ja nie będzie umiał. W rezultacie miałem na bąblowanie, bimbanie i uczenie się może czasem też 2 lata i kawałek trzeciego. To już w te ostatnie naście dni to się nie ma sensu uczyć, bo o ile można sobie zrobić szybką powtórkę, bardzo, bardzo hasłową, o tyle taka powtórka raczej nie da nam wiele więcej punktów na maturze, mówię tu szczególnie o rzeczach humanistycznych, niż gdybyśmy jej nie zrobili. Znaczy, z pewnością upadł mit o zakuwaniu, które nigdy się nie kończy i które nie pozostawia żadnej wolnej przestrzeni czasowej na przyjemności, na to, żeby ten czas matur też spędzić miło i się zrelaksować. Na pewno najwięcej uwagi trzeba poświęcić, tu taka porada dla naszych młodszych słuchaczy, na przedmioty rozszerzone, bo to jest to, co daje wam furtkę na wasze wymarzone studia i to jest to, co wybraliście sobie jako dodatek, który nie jest obowiązkowy, więc najlepiej jest poświęcić temu. No w moim przypadku to były języki obce, zarówno angielski, jak i niemiecki. Z obydwu przedmiotów miałem wspaniałe fakultety i zrobiliśmy dużo ćwiczeń, zarówno gramatycznych, jak i ćwiczyliśmy formy pisemne. Mam nadzieję, że da to jakieś owoce. No ja najbardziej bałem się z podstaw matematyki, dlatego też dużo zadań rozwiązywałem i w weekendy, i podczas fakultetu w szkole. No niemniej jednak znajdzie się na pewno też czas na to, żeby o nauce nie myśleć podczas tego całego roku. Jak ktoś jest nogą, to rozwiąże 400 zadań, mu nie wyjdzie od tak jak ja na przykład. Prawda, także... Czyli co, twierdzisz, że ci nie wyszło, Patryku? Jest szansa, że mogło mi nie wyjść. Oczywiście. Okay. Stąd też się śmieję na temat tego drugiego etapu względnie tak zwanych 4 razy nie, bo reszta to ja tam raczej jestem spokojny, jakikolwiek by ten wynik nie był, on będzie pozytywny, ale matematyka może być albo na krawędzi, albo troszkę nad, albo troszkę pod. Oby było nad, albo chociaż na krawędzi. Natomiast ja się jeszcze zapytam a propos fakultetów, bo Paweł wspomniał, że w Krakowie te zajęcia dodatkowe, takie powtórkowe, wzbogacające jego wiedzę, to było sporo. On jeszcze gdzieś tam sobie w domu, szczególnie królową nauk, zapoznawał się z nią nieco bliżej. Natomiast pytanie, jak to było w twoim przypadku? Czy w ogóle we Wrocławiu, jak to było z tymi zajęciami dodatkowymi, fakultetami tak zwanymi, mieliście w ogóle coś takiego? Przygotowywali was nauczyciele jakoś do tej matury? Znaczy, prywatny stosunek psychiczno-fizyczny z królową nauk był faktycznie faktem, w moim wypadku też tym bardziej, bo wiadomo, no jakoś trzeba to zdać i robić wszystko, żeby zdać, nawet jeśli są 2 czy 3 miesiące do matury. Czyli teraz tłumacząc to na polski, brałeś prywatne korepetycje. Dokładnie. Okej, okay, dobrze, tak, bo to tak wiesz, to posługujmy się językiem zrozumiałym dla wszystkich. Natomiast chodzi mi o to, jak to było ze szkołą. Czy was przygotowywali również do tego jakoś tam, czy to było tylko tyle, co to na zależy lekcjach? Od nauczyciela. Aha. To zależy od nauczyciela, bo na przykład... O ile kiedy było kilka osób i były to przedmioty typu biologia podstawowa na przykład, historia podstawowa na przykład, czy nawet niemiecki podstawowy ktoś chciał zdawać, miał większą opiekę zdecydowanie, jeśli chodzi o te fakultety, o podstawę programową, o materiał, o czasami nawet wręcz takie testowe, po prostu zero-jedynkowe, na maturze musicie napisać tak, bo tego wymaga test. Ale to jest w ogóle osobny rozdział, jak należy zdawać maturę, bo to
A to też warto o tym powiedzieć. To wbrew pozorom kieruje się własnymi kryteriami, czasami nie do końca logicznymi. Okej, ale myślę, że jeszcze też o tym powiemy, co natomiast, was zaskoczyło na tych testach, ale właśnie a propos przygotowania przedmioty, jeszcze. Natomiast przedmioty rozszerzone... po pierwsze, rozszerzenia u nas w szkole cieszą się bardzo małą popularnością. To w ogóle... zaryzykuję stwierdzenie, że jak ktoś zdaje coś rozszerzonego, to przez resztę klasy bywa postrzegany jako wręcz taka elita, trochę taki ktoś nad... Nie popieram tego, no ale niestety takie są fakty i takie są realia. Natomiast w moim wypadku na przykład języka angielskiego rozszerzonego, jaki zdawałem, nie było tego przygotowania. Musiałem dbać o to we własnym zakresie i spotkałem się tu po prostu może nie z odmową i nie wyniosłością, ale takim ignorowaniem trochę mojego stanowiska. Na zasadzie mówiłem wprost nauczycielce, że najprawdopodobniej będę chciał zdawać tą maturę rozszerzoną. No to coś zobaczymy. Zobaczymy, co się da zrobić. I zobaczenie trwało do matury. I zobaczenie trwało do dnia przed maturą, tak. Aha. Tak. Znaczy tutaj problem też jest taki, że nie wiem, czy to jest tylko problem Krakowa, który teraz przechodzi kłopoty finansowe jako miasto ogólnie. Nie ma niestety pieniędzy na to, żeby w to, co nauczyciele tam mają, w ten ich grafik, wkleić godziny specjalne na fakultety, więc co się dzieje? Nauczyciele, którzy są na tyle dobrzy i naprawdę im zależy, i tu muszę pochwalić rzeczywiście moją szkołę, bo stanęła na wysokości zadania, zostają prywatnie po godzinach po to, żeby udzielać nam fakultetów. Przy okazji tego dzwonka, który się pojawił, to ja jeszcze powiem, że można do nas dzwonić oczywiście. 123-834-835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Przypomnę, że to jest numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Natomiast jeżeli ktoś woli za darmo do nas zadzwonić i chciałby to uczynić za pomocą Skype'a, no to zapraszam, tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Ten login Skype'owy jest również do waszej dyspozycji. Ja jeszcze tak się pokręcę w okolicach tego przygotowywania do matur i tych wszystkich kwestii, to już wiemy, jak to było u was z tymi zajęciami dodatkowymi. Natomiast zapytam jeszcze o matury próbne. Czy coś takiego w ogóle miało miejsce w waszych szkołach, czy to sobie odpuszczono i wpuszczono was na tak zwany żywioł? Nie, no matury próbne jak najbardziej miały miejsce. Były, wiadomo, troszeczkę łagodniej traktowane i troszeczkę z takim domysłem na zasadzie, że no dobra, jeśli coś było nie tak zgodnie z procedurą, to no dobra, my cię wpuścimy, ale pamiętaj, na normalnej maturze takie coś nie przejdzie. To znaczy, co przez to rozumiesz? Miał jakieś... Tam ktoś tam dowodu sobie zapomniał, ktoś tam był 3 minuty później czy 5, bo się spóźnił przez komunikację i tak dalej. Rozumiem. To jakieś takie małe w sumie rzeczy były, no i arkusz był przynajmniej z matematyki trochę trudniejszy jednak. Na próbnej. Ten, co był właściwy, tak. Rozumiem. A u ciebie, Pawle? No, co do mnie, właśnie my zaczęliśmy próbną maturą z operonu i wydawało mi się, że po prostu będzie taki etap, że najpierw operon i zaliczamy wszystkie przedmioty próbnie, potem oficjalna CKE próbna i potem już finał, prawda? Premiera naszych możliwości. No, u nas był operon rzeczywiście w całości, potem próbna jeszcze była zorganizowana, ale już nie w żadnej synchronizacji z innymi szkołami, z matematyki. Widocznie taka potrzeba wyrosła właśnie z tego przedmiotu przeprowadzić ponownie maturę próbną. Nie było trudno ani z procedurami, ani z zestawami. Wiadomo, że też jak zwykle był stres, ale obydwie próbne udało mi się zaliczyć właśnie z matematyki. Z polskiego również próbna wyszła jak trzeba. Myśmy nie mieli centralnej z CKE. Właśnie my też nie. Myśmy mieli operon. Na pewno w całości operon był. A później, nie było już z CKE reklama matury, i po reklamie później... też żeśmy operon mieli akurat. W własnym zakresie tak. Matematyka była zorganizowana na pewno. Nie, u nas nic. U nas tak. Tylko operon. Czyli to było po prostu... Ale to powiedzcie może, o co chodzi z tą próbną maturą z operonu. Bo to operon to jest takie wydawnictwo, to dla tych, którzy jedno nie z wiedzą. Wydawnictw, tak. Przygotowuje po prostu arkusze maturalne na bazie trochę wcześniejszych doświadczeń, wcześniejszych arkuszy, trochę na bazie podstawy programowej, według, po prostu co według tych ludzi
z wydawnictwa może pojawić się na maturze, ewentualnie co się pojawiało gdzieś tam we wcześniejszych latach, to podobnie sformułowane zadania, delikatnie może trudniejsze, bo dokładniej obejmujące ten zakres programowy, pojawiają się po prostu w formie arkuszy, są przysyłane tam czasami do szkół i szkoły mogą sobie z tego spokojnie korzystać jako z materiału dydaktycznego i przeprowadzić taką próbną maturę. I to było taką bazą w waszych ośrodkach do tego, żeby sprawdzić waszą wiedzę, przynajmniej tak na próbę, tak? Tak, i u nas nie było powtórnej z CKE. Rozumiem. Z matematyki. A w Krakowie była, ale była z matematyki tylko. Dobrze, więc to już mamy. To teraz jeszcze zapytam, co zdawaliście? Ty, Pawle, powiedziałeś już, że zdawałeś języki obce, tak? Jak to tak właśnie? Jak to było? Bo tak, przypomnijmy najpierw jeszcze. Trzeba zdać na pewno język polski, trzeba zdać na pewno matematykę, tak? Język obcy, nowożytny, dokładnie. Tak. Więc no i jakiś przedmiot dodatkowy. Trzeba sobie tam, to znaczy trzeba. Czy można sobie wybrać? Nie trzeba. Nie można. Okay. Jeszcze nie trzeba. Wiadomo, to nie trzeba. Dobrze. Więc wiadomo, że rozszerzone ułatwiają tam potem wejście na konkretną uczelnię, tak? No ale jeżeli ktoś nie chce, to nie trzeba. To nie musi. Dobrze. Zdaje samą podstawę. Dobrze, więc teraz pytanie do ciebie, Pawle, co konkretnie zdawałeś? Język angielski i język niemiecki. To są dwa języki obce wrzucone w program nauczania w moim ośrodku, na przykład Tyjeckiej w Krakowie. Więc, że miałem do takich języków dostęp, takie języki też postanowiłem wybrać. Nawet znalazłem już kierunek, który by mnie interesował w związku z tymi językami, więc to był już od dawna zaplanowany motyw i od dawna zaplanowany zestaw przedmiotów. No i dlatego właśnie zdecydowałem się zdawać język też niemiecki, który wiele osób nie potrafi go po prostu przetrawić. Cóż by dużo mówić, ja się porwałem na to. No i przystąpiłem do tego egzaminu we wtorek, tydzień temu. Okej, zdawałeś też język polski, zdawałeś matematykę, coś jeszcze? Język angielski w podstawie. Język angielski w podstawie i nic więcej, to tak, było tak, wszystko. Tak. Okej. Nie. No oczywiście jeszcze ustne, ale to no już... No wiadomo, to jeszcze egzaminy ustne, o tym we własnej głowie to rozbijam. O tym też sobie powiemy, bo jeszcze pamiętajmy właśnie, że trzeba zdać z języka obcego i z języka polskiego tak zwany egzamin ustny, który jest oceniany przez komisję lokalną danej szkoły. Tam jeszcze ewentualnie jest ktoś jeden z zewnątrz, bo to jest ktoś jeden z zewnątrz, ktoś jeden stąd. Okej, dobrze. Tak. Dobrze, więc teraz tak. Patryku, jak to u ciebie wyglądało? Co tam zdawałeś ciekawego? U mnie był to język angielski rozszerzony. Cała podstawa, czyli polski, matematyka i też angielski w podstawie. Troszkę szkoda, że już nie ma tak, że można było, jak się zdawało angielski rozszerzony, to można było nie zdawać angielskiego w podstawie, bo w moim wypadku wypadły, i zresztą w Pawła też, wypadł angielski rozszerzony i podstawowy w ten sam dzień, jeden o 9, drugi o 14. Oj tak. Co było tak sobie przyjemne, szczerze mówiąc, szczególnie, że rozszerzony był o 14. Mhm. Poza tym historia u mnie, jeszcze na poziomie podstawowym. I to tyle. Tak. Dobrze. Nie zdawałem języka niemieckiego. Okej. To już wiemy, jak wyglądało to, z czym wam się przyszło zmierzyć. No i teraz może powiedzmy pokrótce o wrażeniach waszych z egzaminów, może na dobry początek, jak to wyglądało technicznie. Jak zdawaliście te egzaminy? Czy dostaliście arkusze w Braille'u? Czy zdawaliście to jakoś na komputerze? Czy jakoś jeszcze inaczej? Jak to wyglądało? To jak zdawaliśmy i to w jaki sposób chcemy zdawać wypełniło się w tej tak zwanej deklaracji maturalnej w rubryczce dla, w naszym wypadku, na pewno w moim wrocławskim, ale myślę, że w Pawła też, zajmuje się tym albo rehabilitantka wzroku, albo osoba, która koło tego wzroku uczniów ośrodka dla niewidomych tak, gdzieś tam chodzi. Coś koło, mhm. Zajmuje się tak zwanymi dostosowaniami, czyli ona zbiera to wszystko. Jeden uczeń to chce czcionkę 24 i chce mieć lupę jeszcze na miejscu. A ja to w zasadzie chcę sobie tą maturę pisać na komputerze, ale że lubię czytać w Braille'u, to sobie arkusz wezmę w Braille'u. A ktoś tam jeszcze to chce w ogóle na płycie mieć w dokumencie wordowskim i sobie pisać tą maturę. I jeszcze najlepiej, żeby miał czcionkę powiększoną, także pisząc. I tych dostosowań troszeczkę było.
Także to się załatwia koło lutego mniej więcej. Im wcześniej, tym lepiej. Koło lutego, marca to już tak warto to mieć dopięte na ostatni guzik. I ja wszystko oprócz matematyki pisałem na zasadzie arkusz brajlowski fizyczny, ale na komputerze odpowiedzi, które potem są drukowane do czarnodruku i w formie nawet nie karty odpowiedzi, tylko czystego tekstu, średnio nawet sformatowanego, jakoś szczególnie wysyłane do CKE na kartce czarnodrukowej normalnej. Matematykę pisałem zaś na starej, dobrej, poczciwej maszynie brajlowskiej. Tak sam doszedłeś do tego wniosku, że tak ci będzie wygodniej, czy rozważałeś też pisanie matury z matematyki za pomocą komputera i jakiegoś, nie wiem, jakiegoś chociażby czy LaTeXa, czy Worda zwykłego? Rozważałem, ale moja znajomość LaTeXa jest niestety taka sobie. Jeszcze to się pewnie z biegiem czasu zmieni, bo to jest bardzo ciekawa i fajna rzecz, ale po prostu na stan obecny, czyli na stan wypełniania deklaracji, wiedza LaTeXa w mojej opinii była niedostateczna, więc wolałem nie stracić punktów, nie dojrze z przedmiotu, na którym tak się znam jak małpa na zegarku, to jeszcze przez niedogodności sprzętowo-techniczne. A z maturą, którą zdawałeś jako próbną, to też było tak, że sobie po prostu mogłeś wybrać jak to chciałeś, czy to było w jakiś sposób ustandaryzowane u was? To było ustandaryzowane, wszyscy klepali na maszynach, a tylko widzący pisali na komputerze. Okej, okay. No to już wiemy jak było we Wrocławiu, to teraz przenieśmy się do Krakowa. Pawle, jak wyglądało to u ciebie? Warto też wspomnieć o takiej rzeczy, o której wspomniał Patryk, że właśnie nam jako osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowy czas. Możemy czas przystania matury przedłużyć sobie o połowę. Który prowadzi, przepraszam, że się Pawle wtrącę, do swego rodzaju absurdów. A dlaczego? Możesz to rozwinąć? Tak, potem... Potem mogę to rozwinąć, oczywiście. 50 minut. Nie, nawet nie chodzi mi o to. Nas zabił ten angielski. Nie, nawet, znaczy, dobrze myślisz, angielski, ale nawet nie chodzi mi o długości egzaminów. Chodzi mi o to, że teraz jest sytuacja taka. Angielski podstawowy jest od 9 do 12. Mamy na napisanie jego 3 godziny, bo widzący mają, zdaje się, 2. Mhm. O 14 zaczyna się angielski rozszerzony. Angielski rozszerzony jest egzaminem dwuczęściowym. Z przerwą pół godziny między częściami, która nie może być krótsza. Dochodzi teraz do tego, że na część pierwszą jest, zdaje się, godzina normalnie. Tak? Czy dwie, bo z trzy. Dwie godziny, a my mamy trzy. Przedłużenie o połowę. Po czym jest przerwa. I znowu tam mamy tam godzinę 45, zdaje się, bo nie pamiętam ile mają. Tak, oni mają 70. Czyli 70, ale to nawet nie chodzi. 150. To nawet nie chodzi o to. Chodzi o to, że zaczynając o 14 do 17, czy tam 16:50, 180 lub 170 minut dla nas, powoduje, że jak oni skończą o 16 swój egzamin, rozpoczynając się o 14, ci, którzy nie mają dostosowań, już zaczynają drugą część, kiedy my mamy jeszcze przerwę i po prostu to się przesuwa i w rezultacie istnieje fizyczna możliwość, że ktoś z innej szkoły nam przyjdzie, prawda, i powie, słuchajcie, w zadaniu numer X to zakreślcie odpowiedź Y, bo się tworzy nieporozumienie czasowe i ta błogosławiona przez CKE i tak wielce dbana i w ogóle równość i ten mit troszeczkę upada pod naporem prawa i dostosowań i to jest swego rodzaju absurd. Dokładnie, może się okazać, że ta równość to przechyli się nawet z korzyścią dla osób, które tej równości by chciały, czyli właśnie chciały. Osób niewidomych chociażby, które mają wydłużony czas. No to się zgadza, coś takiego. Natomiast w moim wypadku, że akurat część ta pierwsza poszła mi w miarę szybciej, została poczyniona do CKE informacja, została poczyniona prosto adnotacja i zapytanie, że czy możemy my w ogóle zacząć tutaj wcześniej, skoro uczeń napisał, i zacząć z cywilnym, normalnie masowym szkolnictwem. No i tak też zaczęliśmy i przez to oszczędziłem w cudzysłowie tą godzinę sobie, niecałą, bo to jakoś tak wyszło, że akurat miałem kilkanaście minut przerwy i na styk mogłem zacząć drugi egzamin.
Okej, więc to też jest dosyć ciekawe i to myślę, że są takie smaczki różnego rodzaju, o których także również warto przynajmniej wiedzieć. A u ciebie, Pawle, bo w końcu nie zaczęliśmy tego tematu. Jak to wyglądało, no się, jeżeli chodzi o zdawanie i formę zdawania? Tak, więc ja wybrałem sobie, myślę, że te dostosowania jakoś u nas wcześniej już krążyły, około listopada może. Mam nadzieję, że się nie machnąłem, bo my mniej więcej w podobnym terminie składaliśmy wnioski o dostosowania maturalne i zawodowe, bo ja jestem w technikum i jeszcze czekają mnie egzaminy zawodowe. W związku z czym już na próbnej maturze to wszystko było dostosowane pod moje oczekiwania, pod moje prośby. Nie wiem, czy to w innych szkołach też tak wygląda. Tutaj jest tak, że uczeń może jedynie zasugerować, może sobie zażyczyć coś, to znaczy dostosowania konkretne, a potem rada pedagogiczna na specjalnym posiedzeniu, na specjalnym zebraniu przyznaje te dostosowania według własnego uznania, kierując się życzeniami uczniów, co w rezultacie wygląda tak, że rzeczywiście dostajemy to, co chcemy raczej. Nie, no tak, to w myśl prawa też tak jest. Szczególnie jest to brane pod uwagę przy lektorach, przy ludziach, tak, którzy mają na przykład, jeszcze nie czytają Braille'em, ani nie piszą, ale już mają na tyle duże problemy z widzeniem, że mogłoby to spowalniać skutecznie czytanie i pracę. Po prostu to można, jest jako jedno z dostosowań osoba lektorująca, gdzie wtedy cała taka sesja egzaminacyjna jest nagrywana. W naszym wypadku to był stary, dobry, poczciwy dyktafon kasetowy. Jest sobie taka sesja po prostu maturalna nagrywana i tego lektora na to najbardziej patrzą i tu faktycznie nie wszystkim się udaje go dostać. Natomiast tak, to raczej jest to spełniane i nawet to się nie mówi o tym, że to rada pedagogiczna czy coś, tylko po prostu to taki jest zapis w prawie faktycznie, natomiast to się gdzieś tam... Po prostu, po prostu tak, uwzględnia, tak to wygląda. Tylko... Uwzględnia się, tak, stara się wychodzić naprzeciw potrzebom danego ucznia. Pawle, a na co ty się zdecydowałeś, tak, jeżeli chodzi o zdawanie? Bo wspomniałeś, że spełniono twoje prośby, ale jak dla ciebie, dla twoich potrzeb było to przystosowane? Więc w przypadku języków, zarówno polskiego, jak i obcych, pisałem całość na komputerze i miałem arkusz na komputerze w formie pliku Word. Natomiast matematykę, tak jak Patryk, pisałem na maszynie. I rzeczywiście umożliwiono mi pisanie również właśnie języka polskiego, języków na maturze próbnej w Wordzie. Było już to gotowe dla mnie i przygotowane, więc naprawdę udało się to w miarę szybko i sprawnie załatwić i zorganizować. Oczywiście były czasem problemy, na przykład z CKE przychodziły zestawy niekoniecznie zgodne. Na niemieckim chyba wyszedł jakiś taki bubel, że nie dotarła moja płytka ze słuchanką na niemiecki, z Hörverstehen. I tam szybko, na szczęście, zainterweniowano do CKE w czasie pierwszej części i na drugą część płytka już się znalazła. No jednak pomimo takich, że tak powiem, drobnych problemów tam po drodze, udało nam się to wszystko szczęśliwie przeprowadzić i na tych komputerach wszystko sprawnie zadziałało. Tak powinno. Można oczywiście do nas dzwonić. Ja przypominam, tyflopodcast.net, jesteśmy także na Skype'ie, o tym loginie. Można także dzwonić za pomocą zwykłego, tradycyjnego telefonu 123 834 835, ale można też do nas również pisać. I z takiej właśnie opcji skorzystała jedna z naszych słuchaczek. Słuchaczka się nie podpisała. W Skype'ie widzę, że ukrywa się pod pseudonimem Ogóreczek. Więc Ogóreczek napisała do nas tak. Bardzo ciekawa jest kwestia tego, jak zdawać matury. Ja niemieckiego nie umiałam za bardzo, ale chciałam go zdawać na poziomie rozszerzonym, aby mieć szansę dostać się na studia filologiczne. Wiedząc, że jedną z pisemnych opcji będzie ułożenie opowiadania, pisałam przez cały rok ich wiele, dałam nauczycielce do poprawiania i uczyłam się ich na pamięć poprawionych wersji. Na maturze jeden z tematów był podobny do jednego z moich opowiadań, więc przepisałam moje opowiadanie z pamięci i w taki sposób, nie umiejąc wiele, uzyskałam około 80%. Gratulujemy. Gratulujemy kreatywności i pomysłowości. Dokładnie. Gratulujemy szczerze. Tak, tak. Oczywiście gratulujemy. Natomiast i zawziętości. Zawziętości, dokładnie. Determinacji. Tak.
Analizowałem też taki wątek, analizowałem też taką alternatywę, natomiast jednak ja w przypadku mojej matury zdecydowałem się na rozprawkę, ponieważ podpadł mi bardzo, przypadł mi do gustu temat owej, a było to wpływ, czy jakby wady i zalety wzrastającej popularności portali społecznościowych. To był temat rozprawki na rozszerzonym niemieckim w tym roku. Ciekawy temat. I to akurat jest też dobrze, że zaczynają się pojawiać takie tematy, które są jakieś w miarę, powiedzmy, z życia wzięte, że to nie są tylko takie tematy, napisz list do kolegi i w liście tym zrób coś tam. Chociaż nie da się ukryć, że nie wiem jak w waszym przypadku, ale ja pamiętam, że u nas naprawdę dużo tego się wałkowało na języku obcym chociażby, bo takie rzeczy to są takie najbardziej klasyczne. Znaczy myślę, że warto wspomnieć tutaj, że inaczej wygląda część pisemna języka w podstawie, inaczej wygląda część pisemna języka rozszerzonego. No w podstawie jest krótka forma użytkowa, czyli ogłoszenie zazwyczaj jakiś komunikat, w którym podane mamy listę jakby informacji, które trzeba zawrzeć i trzeba zawrzeć to w jak najkrótszy sposób. Lakonicznie przekazać te informacje, nie liczy się ilość słów, natomiast no, że to krótka forma użytkowa, trzeba się streszczać i w jak najbardziej zwięzły sposób przekazać komunikat o języku obcym. A następnie jest już, to z reguły to jest chyba list, albo jakieś, to jest chyba, listy są zazwyczaj na podstawowym języku, które już są między 120 a 150 słów, to już jest liczone. To jest coś, co mnie zawsze drażniło, chyba Patryk się to ze mną zgodzi, że narzucane są ramki słów. Więc tak, tak, obcym. Tak, wkurza. Nie można przekroczyć. Oczywiście. Nie można. Tam od któregoś nawet już progu, jeżeli się przekroczy tam o 50 słów bodajże limit, się dostaje chyba zero limitu, za formę w ogóle. Za kompozycję. Punktów. Za kompozycję? Za formę? Albo za formę, albo za kompozycję. Za kompozycję chyba. Dobrze, to teraz ja proponuję, skoro już... Okej, to jeszcze dokończ, Pawle, tak? Natomiast o języku rozszerzonym nie ma tam mowy o listach kompletnie. Tam jest do wyboru opowiadanie, rozprawka albo opis wydarzenia człowieka lub miejsca. Te opisy się zmieniają, a najczęściej to są takie zmienne, a z reguły właśnie rozprawki i opowiadania są stałymi. Okej, okay. To już wiemy, jak to wygląda. Rzeczywiście teraz sobie też tak przypominam, limit słów 200 do 250. Też? To mało. Tak. To tak. Mało, to mało. 200 do 250 za 300 słów w górę 0 punktów z kompozycji. Nawet i w zaawansowanej, tej rozszerzonej maturze, tak? Tak, samo jest też na certyfikatach typu FCE. Advanced i tak dalej. No niestety, znaczy, trzeba się streszczać. I niestety, i stety, dlatego że to poniekąd pokazuje umiejętność, czy lud się jest w stanie streścić taki uczeń. I czy zna słownictwo, no bo wiadomo, że można użyć jednego zdania, żeby opisać jedno słowo, którego się zapomniało aktualnie, jeżeli ktoś ma taką fantazję, a po prostu można użyć tego jednego słowa, które no wiadomo, że pokazuje bogatość naszej wiedzy lingwistycznej. Teraz proponuję, żebyśmy przeszli sobie tak po tych wszystkich przedmiotach, które zdawaliście i porozmawiali o nich co nieco, to może na dobry początek przedmiot, który no wszyscy zdawać musieliście, język polski. Patryku, jak to twoim zdaniem wyglądało? Może na początek zapytam, bo ty zdawałeś język polski na komputerze. Powiedz mi, czy nie miałeś żadnych problemów z dostępnością tych plików, które tam były, które się pojawiały, czy tam wszystko było podpisane jak należy, czy nie miałeś jakichś kłopotów z odczytaniem tego? Znaczy arkusz miałem w Braille'u, więc... Arkusz miałeś w Braille'u, czyli nie miałeś w pliku wordowskim. Nie, ja o tym mówiłem. Arkusz miałem w Braille'u, oczywiście. Aha, okej, okay, dobrze. To przepraszam, widocznie po prostu umknęła mi ta informacja. Czyli czytałeś sobie tekst w Braille'u, a w pliku po prostu uzupełniałeś odpowiedzi. Tak, dokładnie. Dobrze. I jak oceniasz ten język polski, jego trudność? Były takie momenty, które sprawiły ci jakiś kłopot, czy wszystko raczej było proste? Raczej było to jasne. No wiadomo, ja czegoś mogłem na przykład nie wiedzieć, no to wtedy to był to rodzaj kłopotu, natomiast to ewentualnie takiego typu kłopot, a nie było kłopotu z arkuszem, z tekstem arkusza jako takim egzaminacyjnego. Nie, z tym nie było problemu. Pawle, a w twoim przypadku?
Taka rzecz, która mnie śmieszyła w arkuszach CKE dla osób niewidomych na komputerze. Mam wrażenie, że to są zupełnie inne arkusze niż dla osób widzących, które chciałyby ewentualnie na jakieś na komputerze zdawać. Nawet brajlowskie są dość dużo inne. Polecenia były kierowane do mnie z takim założeniem, że ja moją maturę zdaję na maszynie. To znaczy odpowiedzi umieszczaj na dołączonych do zestawu kartkach brajlowskich, zakodowanych odpowiednio przez komisję, etc., etc. To jest taka drobnostka. Natomiast co do dostępności arkusza, nie, jak najbardziej wszystko było dobrze zrobione. O tekście już mówiłem, no to jest to, że komisje tworzące zestawy maturalne nie konsultują specjalnie tych tekstów z autorami, potem wynajdują w nich jakieś powiązania, których nawet nie widzą sami autorzy. Było parę pytań, które rzeczywiście napędziły mi stracha, natomiast na zasadzie wiem, coś tam napiszę, bo nie jest tak, że nie wiem kompletnie nic, się poddam, ale czy to będzie opunktowane, to nie założyłbym się. Natomiast temat rozprawki... Przepraszam, wypracowania. Jak najbardziej tak. Pasowało, bo przecież były dwa. Jak na początku przeglądaliśmy arkusze pod kątem sprawdzenia ilości stron, to jest jedna również z procedur maturalnych, to przestraszyliśmy się na widok jednego tematu, ale drugi potem jakby obniżył ten poziom adrenaliny. Jak najbardziej lektura, zarówno jak i temat. Drugi był ładny. Drugi tak. Był ładny. Powiedzmy może słuchaczom, że była do omówienia Gloria Victis Elizy Orzeszkowej, skonfrontowana z wierszem Mazowszek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jako alternatywa, jako temat drugi było Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Tak, i podejście postaci zaprezentowane w fragmencie do autorytetów. Postawa wobec autorytetów w ich życiu. No bo też warto przypomnieć, że w przypadku języka polskiego jest tak, że mamy dwa tematy wypracowania. Pierwszy jest powiązany z prozą, z jakimiś lekturami z kanonu lektur szkolnych dla liceum, slash technikum, a drugi to poezja, czyli odniesienie się do jakiegoś wiersza, porównanie dwóch wierszy. Często jest to porównanie, często jest to scharakteryzowanie jakiegoś gatunku na podstawie danego wiersza, udowodnienie, że on należy do tego gatunku, dlaczego, właśnie tego typu ćwiczenie. Rozumiem. Czyli tak wyglądał język polski, to teraz możemy przejść dalej. No to przejdźmy może do języka obcego. No ty, Pawle, to dwa języki obce miałeś. Ty, Patryku, angielski tylko, tak? I to na poziomie tak, rozszerzonym. W dwóch postaciach. Dobrze, więc... Podstawowej, rozszerzonej, co byś tak. Powiedział, co byś powiedział w tym temacie? Egzaminy z języków to zawsze charakteryzują się tym, że mają dwie lub więcej części. Więcej, w sensie zależy co uznamy za część, bo od na przykład podstawowy egzamin składa się z części rozumienia tekstu słuchanego i rozumienia tekstu pisanego, gdzie w rozumieniu tekstu słuchanego mamy po prostu płytę i mamy parę tam tekstów i mamy różnego typu ćwiczenia na dobieranie, na uzupełnianie właściwych luk, na wybieranie odpowiedniego wariantu odpowiedzi. Takich zadań jest 3. Następnie cała reszta egzaminu jest rozumieniem tekstu pisanego, a na samym końcu są 2 zadania, 2 pytania. Jest krótka forma wypowiedzi, na przykład taki ogłoszenie jakieś tam, w tym roku chyba nawet było ogłoszenie. I potem jest dłuższa forma typu jakieś opowiadanie, takie małe, albo list na maturze podstawowej. Okej. Okay. Matura rozszerzona to też 2 części. Trochę bardziej zaawansowane technicznie, dlatego że pierwsza część to są 3 pytania. Ja się przeraziłem, jak dostałem taki ładny, cieniutki arkusz w Braille'u. Jedno pytanie z gramatyki, drugie pytanie trochę słownictwa, ale w sumie też gramatyka, słownictwo powiązane z gramatyką. Trzecie pytanie, mamy 3 tematy, podobnie jak na polskim. Na przykład tam opowiadanie, opis i rozprawka. Wybieramy sobie temat i to jest 20 parę punktów z danej matury po prostu. To poniekąd być albo nie być. No tak, bo jest tych punktów sporo. Tak. Druga część to... taka trudniejsza podstawowa. 3 albo 4, teraz nie pamiętam, zdaje się, że 3 pytania słuchane na odpowiednio trudniejszym poziomie.
przypadku tych słuchanych rzeczy jest jeszcze jedna rzecz. Często podawane są na przykład do pytania, gdzie wypowiadają się cztery osoby, pięć wypowiedzi, gdzie jedna celowo ma nie pasować. W przypadku matury rozszerzonej i zarówno tekstów słuchanych, jak i pisanych są to dwie niepasujące wypowiedzi. Jak oceniasz, dla ciebie to było skomplikowane, czy nie sprawiło ci problemów matura z angielskiego w ogóle? Mogłem wywalić się gdzieś tam na gramatyce, powiedzmy, i na konstrukcjach typowo fachowych, natomiast to jest tak, wiedziałem, czego się spodziewać i w zasadzie wszystko to było. Rozumiem. Spoglądam na naszego Skype'a, no i mamy kolejną informację. Napisała do nas Linda tym razem i napisała tak. Witam bardzo serdecznie, również zdawałam niemiecki na maturze. Chciałam trochę dołączyć się do audycji i dodać parę słów od siebie. W Łodzi w szkole dla niewidomych niestety nikt nie zdawał matury na komputerze. Wszyscy dostawali arkusze w Braille'u. W moim przypadku zdawałam całą maturę Braille'em, pisząc na maszynie, włącznie z językami polskim i niemieckim. Nasza szkoła bardzo stroni od współczesności, w związku z tym nie wiedziałam, że można prosić o udogodnienia komputerowe. Niestety udało mi się podczas matury z niemieckiego wykończyć jedną maszynę brajlowską. Jeśli chodzi o język polski, to zdawanie go w Braille'u było uciążliwe. Napisałam 15 kartek tym pismem i co chwilę musiałam je zmieniać. Matura z tego języka była prosta, trudne było jednak wstrzelenie się w klucz odpowiedzi, w klucz tekstu na rozumienie. Dokładnie. No i jeszcze mamy pozdrowienia i jeszcze ogóreczek do nas napisała, to jeszcze to też od razu przeczytam. Niech tylko znajdę tę wiadomość. O, jest. Ogóreczek napisała do nas tak. Cieszę się, że komisje wychodzą naprzeciw potrzeb niewidomych, bo kiedy ja pisałam maturę, nie można było pisać na komputerze i przyzwyczajona do komputera musiałam odzwyczajać się od komputera i przyzwyczajać do maszyny. Arkusze też miałam w Braille'u, więc po kilku godzinach pisania i czytania czułam się zmęczona przede wszystkim fizycznie, gdyż dużo wysiłku wkładałam w porządne pisanie na maszynie, tak aby wszystkie punkty były równo napisane. No, to akurat jest dosyć ciekawe, o czym piszesz, bo ja zawsze myślałem, że i zresztą tak z doświadczenia pamiętam, no, że po prostu te klawisze wystarczy jakoś tam wciskać i to nie był problem. No, może po prostu to zależy od tego, jaką maszyną dysponowałaś, bo to też wygląda różnie. Uwierz mi, Michale, czasami jest to problem, bo jak maszyna jest troszeczkę zużyta, no to już niestety... No tak, a podejrzewam, że właśnie w różnego rodzaju ośrodkach, szkołach, to te maszyny mogą przechodzić przez wiele rąk i różne rzeczy mogą się z nimi dziać. Tak, a inna sprawa, że czasami naprawdę na ciekawe egzemplarze można trafić tych maszyn. A to też prawda. Ja przypomnę jeszcze namiary dość kontaktowe. Dość ładnie zadbane. Ja jeszcze przypomnę namiary kontaktowe do nas, tyflopodcast.net to Skype. Dziś nie dzwonicie, a piszecie jakoś tak przynajmniej póki co. Skype to tyflopodcast.net. 123-834-835 to jest nasz numer telefonu. To jest numer telefonu stacjonarnego. Pawle, to teraz przechodzę do ciebie i pytam, jak to u ciebie wyglądało, jeżeli chodzi o maturę z języków obcych. No, u ciebie to było tego znacznie więcej, bo u ciebie były dwa języki, tak? Był niemiecki i angielski. Zgadza się. No przede wszystkim to, co już mówiłem tutaj wcześniej, że angielski strasznie wykańczą mentalnie i fizycznie. To jest to, że egzaminy zaczynały się o 9, a z drobnymi przerwami kończyły się około godziny 18-19. No i jednak jest to dużo czasu, sporo czasu spędzonego przed komputerem, sporo czasu spędzonego w skupieniu i trochę też stresie. Na różne rzeczy trzeba zwracać uwagę, od słuchania przez czytanie, potem po kreatywność w pisaniu. To są wszystko takie czynniki, które negatywnie wpływają. Oj, komuś się bardzo intensywnie łączność odezwała mobilna. Pawłowi. Więc jakby mógł cię, Pawle, nie mam tu mojego telefonu. Prosić, żebyś jeszcze raz powtórzył. To nie moje, mamy naszego trzeciego współprowadzącego, chciałem zauważyć. Telefon. No tak, telefon, dokładnie. Nie ma Kamila, a miał być, to, ale zamiast Kamila jest telefon. Jest telefon. Jest Kamosz, panowie. Tylko czekałem na... Witamy cię, Kamilu, ja już cię podgłaśniam. Ja tylko chciałem przeprosić za to, że nie byłem
po prostu najbardziej prozaiczna z prozaicznych rzeczy zapomniałem. Nikt mi niestety nie przypomniał. A jak to się u nas mówi, byłem wyjechany, więc no to więc jestem. Dokładnie. Za konsekwencje odpowiadam osobiście. Pamięć ludzka zawodną jest. No to teraz panowie będziecie mieć trochę przerwy, bo Kamila trochę pomagluje na temat czekajcie, tej... Bo ja, czekajcie, bo ja tu już szykowałem fanfary dla Kamila. Okej. Okay. Ja mogę powiedzieć, miałem najdziwniejszą maturę, jaką w ogóle można było mieć, ponieważ jeśli chodzi oczywiście o matematykę. Jeszcze powiedzmy Kamilu, dla uściślenia, ty jesteś uczniem szkoły masowej, ty w szkole masowej zdawałeś maturę. To nie był żaden ośrodek. To nie był żaden ośrodek. O co chodziło, już mówię. Po pierwsze, kwestia zapisu. Zapis w moim przypadku był taki, że od mojej szkoły poszła notacja, jak ja w ogóle będę pisał, jak ja będę pisać tą maturę. Pisałem ją oczywiście na komputerze, żadnych maszyn nie było i nawet większość z arkuszy, które dostałem, wszystkie arkusze były na komputerze, znaczy w PDF-ach, a w zasadzie nie w PDF-ach, ale w docach, a w docksach, żeby jeszcze ściślej mówiąc. Aczkolwiek arkusz z matematyki był zrobiony tak, że w ogóle nie dało się z niego korzystać i nawet się nie wysilili panowie, czy tam nawet może i panie, z komisji egzaminacyjnej i musiałem tak naprawdę korzystać z arkusza w Braille'u. Jeśli chodzi o zapis, to nie korzystałem z żadnego LaTeX ani niczego takiego, po prostu została wysłana adnotacja, jakiego ja systemu używam. No i w zasadzie tyle mogę powiedzieć, bo tu więcej chyba się nie da. I jeśli chodzi o język polski i język obcy i historię, to było ze mną tak jak w przypadku, mi się zdaje, kolegów. Tak to wygląda, rozumiem. A powiedz mi, jak to było z tą notacją? To było tak, że ty po prostu, Kamilu, no jakby miałeś wypracowany jakiś swój własny zapis pewnych znaków brajlowskich, czy po prostu korzystasz z którejś notacji matematycznej, tej powszechnej? Przepraszam, jeszcze raz? Czy masz jakiś wypracowany przez siebie system zapisu matematycznego? Bo czasem wiem, że tak się zdarza. To było tak. Na początku szkoły licealnej został wypracowany między mną a panią z matematyki system podobny do Pascala, taki, który generalnie wszyscy potrafiliby sobie jakoś zrozumieć. Po prostu widzi się i daszek 2 to jest do potęgi drugiej, tak? Z pierwiastkami był troszkę problem. Ja to zapisywałem w taki dość swoisty sposób, można powiedzieć. I też logarytmy troszeczkę inaczej i sinusy. A tak to wszystko było, no tak jak ten cały LaTeX, tak? Rozumiem, czyli nie korzystałeś z którejś z tych notacji matematycznych, tylko po prostu opracowaliście coś swojego własnego. I tyle. Tak, i mam nadzieję, chociaż to jeszcze poczekam na wyniki, ale mam nadzieję, że nie będzie praca nieczytelna. Zdaje się na to, że tam będą rozumieć, co ja tam do nich napisałem. Dobrze, to jeszcze cię zapytam o te przedmioty, o które również pytałem pozostałych współprowadzących, mianowicie o język polski i o język obcy. I jeszcze zapytam, jak to u ciebie było, bo ja wiem, że ty pochodzisz z rejonów kaszubskich. Czy u ciebie to jeszcze trzeba było zdawać właśnie kaszubski, czy nie? Czy ty nie musiałeś? Nie trzeba, miałem taki zamiar, ale problem był taki, że po pierwsze nie ma wypracowanego systemu Braille'a kaszubskiego. Ja chciałem się tego podjąć, bo jestem chyba jedną z nielicznych osób niewidomych, które tutaj zamieszkują i które tutaj jakoś mają do tego, można powiedzieć, jakieś predyspozycje albo możliwości, ale też nie ma syntezy kaszubskiej, więc no nie chciałem się tego podejmować, bo po prostu albo miałbym trudności z przeczytaniem tekstu. No z zapisem nie ma problemu, bo jest klawiatura kaszubska. To chciałem, miałem nawet taki pomysł eksperymentalnie, ale raczej potem zawiesiłem to.
Rozumiem. A co z językiem polskim, co z językiem angielskim? Jak u ciebie wyglądała forma? Czy to były arkusze elektroniczne w plikach, czy Braille? Wspominaj, że elektroniczne. Został mi wysłany arkusz w Braille'u, ale chyba nawet go nie rozpakowali, nie musiałem z niego korzystać. To było po prostu wszystko na płytach, w docksach. Potem to się wszystko nagrywało na płyty i jeszcze wydrukowywało się na kartkach. Rozumiem. Dobrze, wróćmy zatem teraz jeszcze, Pawle, do ciebie. Ty wspominałeś, że język angielski, tak? To był męczący egzamin, bo trzeba było jednak trochę czasu poświęcić na ten egzamin. Zgadza się, to była taka najcięższa sesja, bo tak naprawdę były dwa egzaminy w jednym dniu. Później egzamin rozszerzony z języka niemieckiego pisałem również od godziny 14, ale miałem przynajmniej ten czas rano, chociaż oczywiście stres był, jednak na to, żeby troszeczkę też odpocząć. W każdym razie nie spędziłem go pisząc jakiś inny jeszcze egzamin, więc tyle miałem tego swojego czasu. Natomiast ten angielski to rzeczywiście była ciężka sprawa. Mentalnie, fizycznie, tak jak już tu mówiłem. Natomiast taka jeszcze rzecz, którą zauważyłem, i to już nie był pierwszy test tego typu, który pisałem, bo jeszcze przed tym przystępowałem wcześniej do egzaminu FCE. Co by się przydało na pewno w takich arkuszach? Na FCE mi to pięknie zrobiono właśnie w Braille'u. Być może osobny dokument z tekstem, jeżeli mam pracować nad tekstem, na przykład właśnie tak jak te czytałem z zrozumieniem, i osobny plik z pytaniami. Bo co się potem dzieje? Ja muszę skakać między tekstem a pytaniami za pomocą tam page up, page down, co nie jest oczywiście problemem, natomiast szybciej by mi to wszystko zeszło, szybciej bym sobie z tym poradził, gdybym miał albo dwa osobne pliki, albo edytor tekstu. Nie wiem, czy Jarty ma taką możliwość, żeby otworzyć dwa dokumenty w dwóch zakładkach przełączonych control tabem, gdzie w jednym kursor jest umiejscowiony na tekście, skupiony wokół tekstu, a w drugiej skupiony wokół właśnie pytań. Pewnie mógłbym to jakoś rozdzielić, kopiując sobie pytania na przykład do drugiego dokumentu tymczasowego, ale akurat nie pomyślałem o tym. Ale właśnie szybki dostęp osobno do poleceń, osobno do tekstu w dwóch osobnych jakichś plikach czy zakładkach pewnie ułatwiłby właśnie kwestię szybkiego i sprawnego odpowiadania na pytania pod tekstem, z którego jestem egzaminowany odpytywany. Ty również korzystałeś z wersji elektronicznej arkuszy, tak? Tak, do angielskiego. Tak. A powiedz mi, jak było z syntezą? Korzystałeś z polskiej czy angielskiej? To jest moje prywatne przyzwyczajenie, korzystałem z polskiej, z Syntoka, mojego ulubionego, ale oczywiście, że to był JAWS, to miałem możliwość przełączenia się na Eloquence, zarówno angielski, jak i niemiecki. Ale że zawsze czytam teksty polskie, przepraszam, angielskie, czy nawet czasem niemieckie, bo ostatnio posunęłem się do tego stopnia daleko, że wprowadziłem sobie wpisy słownika, żeby Syntok czytał umlauty w moim prywatnym NVDA, to również na egzaminie czytałem teksty obcojęzyczne polską syntezą. Dokładnie tak samo robię. Ja też tak samo, jeśli chodzi o język angielski. Korzystałem z Espika. Oczywiście bez... niestety Espik oznacza się tym, że ma różne takie niedogodności w postaci tego, że czyta różne rzeczy typu Norse i tak dalej, ale to tak jakoś obeszłem i mam nadzieję, że zdałem ten angielski. Jeszcze tu takie pytanie od Ogóreczka padło, czy Paweł nie mógł sobie stworzyć pliku z pytaniami? No tak jak Paweł powiedział, mógł, ale po prostu nie zastanowił się nad tym i myślę, że ciężko od niego tego wymagać w chwili, kiedy tu trzeba się skupić. Stresie. Tak, szczególnie w stresie. Myślę, że można byłoby to zrobić, ale to się wlicza w... To się robienie tego wszystkiego wlicza się w czas... Ale wiesz co, tematury, tak? Kamilu, ja myślę, że to... No, przepraszam bardzo, ale to nie jest wtedy, to 20 ty myślisz sekund. O tym, tak, wtedy to ty myślisz o tym, żeby to po prostu zdać i nie zastanawiasz Dokładnie. Się niekiedy, jak możesz sobie ułatwić zadanie, bo po prostu czasem ciężko, żeby ci to przyszło do głowy. Czyli mam takie wrażenie. Ja sobie ułatwiałem zadanie. Nikt mi nie powiedział, że to jest nielegalne, więc co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wyszedłem z takiego założenia. Ja na przykład pisząc sobie tekst, jak nauczyciel tworzył mi dokument, tam powiedzmy polski.doc na moje odpowiedzi, robiłem sobie nowy dokument roboczo nazywany tekst, albo w ogóle taki niezapisywany, w którym było pisane wypracowanie, tylko po to, żeby móc sobie skorzystać z takiej magicznej opcji w Wordzie, jaką jest statystyka wyrazów.
Znaczy, ba, no statystyka wyrazów, ale... Nikt nie mówił, że jest, prawda, zabroniona, no to też korzystałem no, sobie z takowej... To powinno być nawet dozwolone, bo zauważcie, że chyba w instrukcji Patryku, dla osób widzących... Przepraszam cię, Kamilu. Ale nawet jeśli została wyłączona opcja przez widzącego informatyka poprawiania błędów, to niestety, albo i może stety, synteza brała ze źródła. Synteza jest silniejsza, synteza idzie u źródła, oczywiście, i to też można o tym powiedzieć jako ciekawostka. Wszyscy egzaminatorzy proszeni są o wyłączenie radioodbiornika. Albo o przewinięcie, jeżeli słuchają tego z podcastu. Tego jako podcast, tak. Albo wyłączenie najlepiej. Bo otóż programy odczytu ekranu, jeśli są nieodpowiednio skonfigurowane, a często informatykom nie jest w głowie bawienie się w tak szczegółowe i drobiazgowe opcje, bo często jest to poukrywane. Znaczy no na pewno nie jest premedytacją, ale jest to po prostu jako jedna z bardziej zaawansowanych opcji, możliwości programu. Pole wyboru lub cały dialog opcji dotyczących tego, jakie nasze błędy Word ma czytać lub nie czytać, a w zasadzie program odczytu ekranu. I tak na przykład my sobie jako osoby widzące wyłączymy powiedzmy autokorektę czy inne ułatwianie pisowni, czy nawet podkreślanie jakimś tam kolorem błędów w tejże, ale tak naprawdę musielibyśmy się mocno nabawić z samymi plikami rejestru i technicznymi zabawami i technicznymi modyfikacjami w plikach, żeby te słowniki wyłączyć faktycznie. To znaczy nie, no, żeby nawet zaznaczenie tego pola wyboru. W programie odczytu ekranu to akurat nie jest jakaś wielka filozofia, żeby to wyłączyć, tylko że druga sprawa, że można to bardzo szybko włączyć. Dokładnie, bo jest oj, to... u mnie było to trochę inaczej. U mnie były kompletnie odinstalowane komponenty Worda odpowiedzialne za słowniki. Chciałbym tylko jeszcze zaznaczyć, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Korzystałem z komputera swojego, nie z żadnego szkolnego, tylko po prostu ze swojego małego netbooka i mieli nawet dla mnie taką stację dysków, prawda, DVD. Więc mogłem, nawet gdybym chciał, to bym mógł sobie, ale tego nie robiłem. Mógłbym sobie nawet do siebie dochylić ekran i no, ściągać. Robić co mi się żywnie podoba, tak? No to już jest po prostu taka kwestia, jak to zdawał, a wiadomo, wygląda to za każdym razem po prostu różnie tego typu egzaminy. Bardzo mi się nie podobało to, że tak naprawdę każdy z nas, kto tu jest, miał inne zasady i chyba każdemu zasady inne zostały przekazane. Przekazane, tak widzę. Patrykowi mówili co innego, mi mówili też co innego i widzę, że w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej twierdzą jeszcze osoby, co innego. Tak, ale myślę, że tam zasiadają osoby cokolwiek niekompetentne, jeśli chodzi o osoby niewidome, tak widzę. Też było tak, że nijak nie mogli mi przekazać... Ja test z matematyki maturalny pisałem jako pierwszy. Wcześniej robiłem jakieś próbne, ale nikt nigdy nie wysłał mi żadnego testu w Braille'u, ani żadnego przygotowanego. Wszedłem na żywioł, wszedłem na maturę i się zastanawiałem, jak ja tą w ogóle maturę dostanę i w jaki sposób ja to będę pisał. Nic nie wiedziałem, kompletnie. Wszystko się okazywało w trakcie, to była jedna wielka prowizorka. No ja myślę, wiesz Kamilu, że to jest jeszcze taka kwestia, że szkoły masowe także troszeczkę nie bardzo wiedzą, czego wymagać od tych komisji, a przypuszczam, że byłeś tam pierwszym niewidomym, tak? W twojej szkole, w twoim liceum. Tak, ja w ogóle chyba byłem jedynym w tym roku, który... Przecierałeś szlaki. No maturę, tak. Tak, tutaj na Pomorzu. Więc to po prostu też z tego wynika. Czasem nauczyciele jeszcze trochę się gubią, ale spokojnie, jeżeli ktoś będzie po tobie zdawał maturę, też jakiś niewidomy swojego miasta, to myślę, że już będzie troszeczkę miał zadanie, powiedzmy, ułatwione i już będzie to jakoś usystematyzowane, bo także nauczyciele będą wiedzieli, czego mniej więcej oczekiwać od komisji. Nikt już nie będzie już zdawać. Muszę zdać, żeby zrobić taką reklamę, że zdał tutaj niewidomy z Kościerzyny, tak?
No i oby ci się udało. Dobrze, to przejdźmy może jeszcze, powiedzmy może jeszcze coś o matematyce, bo tak jeszcze was, zdaje się, o to nie pytałem. Tu Kamila pytałem, ale ciebie, Patryku, i ciebie, Pawle, nie pytałem o matematykę. Jak to w waszym wypadku wyglądało? To Patryku, może od ciebie zacznę, bo ty się tej matematyki jakoś tak obawiasz mocno. No, ja ta matematyka, to ja się jej obawiam stricte matematycznie, a nie technicznie jakby, bo notacja jakoś tam była uczona, ja mogę narzekać na mniejszy lub większy niedobór godzin, bo tych godzin jest zdecydowanie za mało i mi jako osobie z trudnościami gdzieś tam z matematyki to, co było, nie wystarczało, co było gdzieś tam umożliwiane i udostępniane przez szkołę. Natomiast jakieś pojęcie o tej notacji brajlowskiej miałem, dostałem zatem arkusz brajlu i maszynę brajlowską, zestaw kartek, no i piszemy. A powiedz mi, jak to wyglądało technicznie, na przykład było dużo, były w ogóle jakieś rysunki w tych arkuszach? Były rysunki. Były rysunki. Jak one były przy zadaniu, czy one na przykład były gdzieś z tyłu i trzeba było przewracać te karty? One były przy zadaniu. Przy zadaniu. Były przy zadaniu rysunki pomocnicze. Bo wiecie, ja pamiętam kiedyś, gdy pisałem egzamin gimnazjalny, to ja właśnie pamiętam, że rysunki były w ogóle na... z tyłu, gdzieś tam w tym teście i w człowieku ja już pominę, szukaj. Tych rysunków, że one... A no, wiesz co, a to jest, to znaczy ja ci, Kamil, powiem inną, ja ci powiem inną rzecz, to nawet nie chodzi o czytelność tych rysunków jako takich, bo ja podejrzewam, że one są czytelne. Zresztą to zaraz was o to zapytam, ale takie moje dywagacje luźne, bo ja matury z matematyki nie zdawałem, bo nie musiałem. Natomiast powiem wam tak, że wydaje mi się, że rysunki, to nie jest problem z czytelnością rysunków. To jest problem z tym, że jeżeli ktoś chodzi do szkoły masowej, to nie ma do czynienia z rysunkami brajlowskimi wykonywanymi w jakiś taki konkretny sposób. Tam w takich szkołach zupełnie inaczej wykonuje się takie rysunki. Za moich czasów, jak to zabrzmiało, za moich czasów to robiło się rysunki po prostu, dajmy na to, na folii takiej z mleczarni gdzieś tam kupowanej. Podkładką była, bo taka standardowa tablica, to było za mało, to brało się wycieraczkę taką dużą gumową, przypinało się do niej taką folię, jakiś tam długopis albo coś innego do rycia, no i się ryło taki rysunek. I tak wyglądała u mnie tyflografika. A ja tu przychodzę na egzamin, faktem, że gimnazjalny, ale dostaję jakieś rysunki, w tych rysunkach coś poopisywane. Jak tu się z tym połapać? Ja ci powiem więcej, no ja w ogóle zawsze miałem szczęście do nauczycieli matematyki i mi pani w liceum powiedziała: ty nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić, ty miej tylko te 30%, ja z tobą nie będę robić stereometrii. No to ani tak naprawdę tylko tak po łebkach będziemy robić te rzeczy, które będą trudniejsze, czy tam bardziej ten. I myśmy zrobili tylko kilka wykresów tak naprawdę i to też wykonanych tak średnio, więc od 3 lat w ogóle nie miałem do czynienia z jakimikolwiek rysunkami. W gimnazjum trochę się więcej tego robiło, ale w liceum to takie pierwsze rysunki z prawdziwego zdarzenia to były te właśnie maturalne. To znaczy, wiesz co, mi się wydaje, Kamilu, że akurat to jest kwestia też zaangażowania nauczyciela, bo ja pamiętam, że moja nauczycielka właśnie też w gimnazjum i w szkole podstawowej to bardzo chciała mi pokazać różnego rodzaju rzeczy związane z geometrią i powiem ci, że naprawdę jej to się udało. Ja geometrię i w ogóle rzeczy związane z rysunkami ja bardzo pozytywnie wspominam, bo po prostu dla mnie to było bardzo czytelne. My tyle tych rysunków robiliśmy, my tak to wałkowaliśmy, że dla mnie nie stanowiła geometria najmniejszego problemu. Rysowanie różnego rodzaju rzeczy także. Dla mnie też nie stanowiło, aczkolwiek stereometria to jest już większa trudność. Nawet nie te siatki, ale modele przestrzenne, które są wykonywane na
płaszczyźnie, to już było dla mnie no, za tak zwane rzuty, to jest rzuty. Tego rzuty, też nie tak? lubię. A rzuty to jeszcze pamiętam chociażby z jakichś tam dawniejszych czasów, jeszcze nawet na różnych zajęciach to się wykonywało. Jeszcze też nawet pamiętam, że na technice kiedyś mieliśmy jeszcze wcześniej rzuty. No i w liceum to się też zgadza. Też to było. Jeszcze mamy tu informację od Lindy. Linda napisała do nas tak. Ja również obawiam się matematyki, również matematycznie. Tak samo jak Patryk, fakultety były, ale prowadziło je trzech matematyków, więc wyniesienie czegoś z nich było trudne. Rysunki strasznie mi się nie podobały, gdyż były nieczytelne i źle, i co źle? Przeczytam, co źle? Może mi się jeszcze uda? A, zrobione. Po prostu były niewyraźne. Tak napisała Linda a propos rysunków. Co ty, Patryku, powiesz na temat rysunków, jeżeli chodzi o matematykę? Faktycznie tak było z nimi źle? Jakie są twoje odczucia? Były porównywalne do lat poprzednich. Rozumiem. Normalne, standardowe po prostu. Standardowe, czyli... Standardowo nieczytelne. Czyli, ale jak to jest właśnie, bo chciałbym się tego też dowiedzieć. Czy ty uważasz, że na przykład tak jak tu powiedzmy my z Kamilem psioczymy na te rysunki, to jest dlatego, że my może z nimi mamy mało do czynienia, czy dlatego, że one faktycznie są źle robione? Inaczej, bywa, że one są źle robione. Natomiast czasami one to wynika z dużo robione. Prostszej rzeczy. Jest na tych rysunkach za dużo niepotrzebnych szczegółów. Uh-huh. I przez to mniej miejsca na opisanie rzeczy potrzebnych. Rozumiem. Okej. Okay. Więc to już... Ale zdarzają się całkiem niezłe, naprawdę czytelne rysunki. Uh-huh. No tak, to się zgadza. Że to nie tak, jest tak, że... Dla mnie wykresy funkcji były dość czytelne akurat w zadaniach naturalnych. Tak, wykresy funkcji były czytelne. Tak, geometria, to jest mój osobisty problem, ja nie mam wyobraźni przestrzennej i to jest to, że mi żaden nawet najlepszy chyba rysunek nie pomoże, bo to jest coś, co niektórzy mają, niektórzy tego nie mają, no i tego się nie da wykształcić poniekąd, tak, więc geometria czasem mnie już przerasta, już, no w momencie, kiedy jeszcze jej potrzebowałem, mam nadzieję, że już uporam się z tym problemem na wieki wieków. Natomiast funkcje, nie, funkcje, z zadaniami z funkcji sobie poradziłem i porównując je później z kolegami widzącymi, którzy też przystąpili do matury, raczej te zadania rozwiązałem dobrze, związane z, w których musiałem wykorzystać te wykresy. A jakieś... Inna sprawa, że my mamy kilka zadań na przykład zmienianych, kiedy oni już mają na przykład jakiś rzut i nie jest to konieczne zadanie, nie jest to na przykład takie wielkie za 4-5 punktów, tylko jest to na przykład za 2 punkty, to my mamy albo jakiś trapez podawany wtedy, albo troszeczkę zmienianą troszeczkę zmienione polecenie, co mamy obliczyć z danego rysunku trapezu. A były trapezu, zadania zmienione w naszej maturze? W tym roku nie wiem, które były zmienione, ale wiem, że były zmieniane względem czarnodrukowych w arkuszach. O, to ja nawet nie wiedziałem o tym. Pawle, a dla ciebie ta matura z matematyki sprawiała jakieś problemy takie techniczne w czymś może poza rysunkami? Może jakieś rzeczy związane z zapisem na przykład, czy nie? Czy wszystko było jasne? Nie. Raczej tu nie mogę narzekać. To wszystko było dobrze przygotowane i nie było jak żadnych niejasności w zadaniach właśnie pod względem technicznym. Jeżeli jakieś tam pojawiły się zgrzyty, to raczej po pierwsze stres, bo w ogóle u mnie wystąpiło coś takiego, że z początku zobaczyłem kilka pierwszych zadań i się przestraszyłem, bo nawet nie wiedziałem jak je rozwiązać, chociaż były bajecznie proste. Natomiast jak już przeszedłem przez te zadania, które potrafiłem rozwiązać i na koniec wróciłem do tych pierwszych, które wydawały mi się jakieś kosmicznie trudne, to okazało się, że nagle znajduje się jakiś sposób, więc to była tylko kwestia rozgrzania komórek szarych do działania. No i ale technicznie nie mogę narzekać, to było dobrze zrobione. Ja przypominam, że dziś rozmawiamy na temat tegorocznych matur. Patryk Waliszewski, Paweł Masarczyk i Kamil Krygier dziś rozmawiają ze mną na ten temat. To tegoroczni maturzyści dziś na antenie Tyfloradia goszczą. 123 834 835 to nasz numer telefonu, to telefon stacjonarny. Jesteśmy także na Skype'ie do waszej dyspozycji, a nasz Skype to login tyflopodcast.net. Można dzwonić, można pisać, dziś piszecie jakoś tak bardziej. No ale okej, można i w ten sposób. Patryku, a historia? Jak to z historią było? Tam chyba nie powinno być jakichś problemów, bo przypuszczam, że rysunków nie było. To, tu coś w mogło maturze być zastąpione. Nie ma rysunków. Mhm. Natomiast czarnodruk miał wiele rzeczy z mapą w tym roku.
co sprawiało tym słabiej widzącym trudność i to wiem, bo już też wypytałem się o relacje po prostu. Ja tylko tak wtrącę. Jednym problemem, który myślałem, że będzie, ale chyba jakoś nie sprawia mi trudności, to jest takie tabele bardzo nietabelowo zrobione, można tak powiedzieć. Nie, one były ładnie zrobione. Bez problemu się z nich czytało. Bez problemu, ale no mogliby to fajnie. Ale to znaczy, co Kamilu rozumiesz pod hasłem nietabelowo zrobione? To znaczy nie było tam wstawionej po tabelki, tylko przerwy były zrobione spacjami? Tak. Aha, na tej zasadzie to było zrobione. Czyli Patryku? Przerwy były zrobione spacjami, ale była linia pionowa między nimi, więc był wyraźny podział na komórki. Ale to dla widzących było. Aha, no to nie. Dla niewidomych też. No to nie, ale nie. To mogło sprawiać problem. No przepraszam, ale programy odczytu ekranu mają różnego rodzaju funkcje do przeglądania tych tabeli. Gdyby to było dobrze zrobione. Dobrze. I gdyby nie, to było zrobione dobrze, no to. To nie była tabela w sensu stricto, ale tabela w takim tekstowym wydaniu. Dokładnie, także nie, no tu to akurat, jeżeli takie były problemy, to faktycznie były problemy. W arkuszu brajlowskim była ta tabela bardzo dobrze zrobiona, tak jak być powinna, z kreską pionową, z kreską nad, dzielącą to na kolumny, ładnie to było. Rozumiem. Ale to było raczej w łatwiejszych zadaniach, więc to nie było jakieś takie kosmicznie trudne. To nie było też aż tak zbyt wiele. No to jeszcze, Pawle, w takim razie bym cię prosił o kilka słów na temat niemieckiego. Jak to u ciebie wyglądało? Technicznie identycznie w zasadzie jak angielski, no bo też jest podział na dwie części i to nawet już z moimi nauczycielami śmiałem, że nawet gdybym maturę z chińskiego zdawał, to byłoby dokładnie to samo. Też po południu, również część najpierw pisemna, to znaczy ta, która zawiera pracę pisemną, no i te kawałki gramatyczne, o których mówił Patryk, oraz leksykalne. To jest 3 godziny, przerwa pół godziny i potem na słuchankę i czytankę godzina 45. No i tyle tylko, że różni się język, prawda? No i oczywiście teksty, pytania i tak dalej, więc no nie wiem, no żadnych, niczego nowego tutaj jakby nie odkryłem. No jedynie to, że takie odczucie trochę takiej indywidualności, ja byłem jedynym zdającym niemiecki. No i śmialiśmy się nawet z procedur maturalnych, jakie występują. Do mnie jednego wydelegowano 4 osoby komisji. I procedury nawet uwzględniały to, że muszę z nauczycielem, muszę zejść do dyrekcji, odebrać tam arkusz, wkroczyć na górę do pokoju, w którym zdawałem, do klasy. Oczywiście tam odbyć tą maturę, napisać cały test. Potem to jest wszystko drukowane, zapisywane, nagrywane na płytki, laminowane, kodowane, zaklejane. I wracamy znowu do dyrekcji z zaklejonym arkuszem. To jest wszystko po to, żeby uczeń miał wgląd w to, że komisja, prawda, nie dokonuje żadnych zmian, nie dokonuje żadnych machlojek za plecami ucznia względem jego napisanej już matury. I to rzeczywiście wyglądało, miałem taką osobistą eskortę, która szła ze mną jednym do dyrekcji po arkusze. U mnie było podobnie, byłem jedyną osobą, która pisała angielski w stopniu rozszerzonym. Ja byłem jedyną osobą niewidomą. No to już w ogóle miałeś ciekawie. Mamy telefon na Skype'ie. Linda się do nas dodzwoniła, najpierw pisała, teraz witam. Dzwoni. Witaj. Postanowiłam, że tutaj jednak zabiorę głos i chciałam powiedzieć, bo słyszę, że tak zauważam, że jestem jedyną osobą, która zdawała biologię na maturze. O! I też chciałam powiedzieć, jak chyba to się przedstawiało. Tak. No to słuchamy. Chyba z nas tak. Otóż, tak, bo do technikum masażu to postanowiłam, że ją zdam. Otóż nie było żadnych rysunków, jeśli chodzi o maturę w Braille'u. Widzący mieli jakiś rysunek serca i różne do niego polecenia. No w Braille'u trzeba było pouzupełniać tekst, jeżeli chodzi o pracę serca, skurcze, rozkurcze. W danym momencie trzeba było pouzupełniać, jeżeli chodzi o żyły wątrobowe, wrotne i różne to, różne to co one robią i tak dalej, trzeba było też pouzupełniać. Także wszystko polegało na uzupełnieniu, żadnych rysunków nie było, także to też technicznie przedstawiało się w miarę dobrze. To się zgadza. I zdawałaś, jak rozumiem, tę maturę w Braille'u. Tak. Całą maturę w Braille'u zdawałam. Nic nie pisałam na komputerze, bo jak mówię wcześniej, pisałam
to u nas w szkole po prostu nie powiedzieli takiej informacji, że można zdawać ją w inny sposób. No ja też nie byłam jakby poinformowana, no bo skąd mogłam o tym wiedzieć? Tak to bym pewnie sobie jakoś też udogodniła łatwiej, no bo w Braille'u no sprawnie to idzie, ale jednak jak trzeba szukać fragmenty w tekstach, to idzie to troszeczkę gorzej. Idzie to zdecydowanie gorzej i ja potem żałowałem, że nie wziąłem sobie płyty w Wordzie. Idzie wolniej, nie tyle co gorzej, no bo czytanie nie jest trudne, no jakoś sprawnie to się wykonuje, ale jednak idzie to wolniej i potrzeba rzeczywiście więcej tego czasu niż jak się czyta na komputerze. Jak ktoś umie czytać, no to przeczyta, to fakt, ale to jest jeszcze, też kwestia tego, że na przykład na jednej kartce mieści się mniej tekstu i trzeba później te kartki przewracać, a powiedzmy, taki tekst z języka polskiego, to na przykład na ilu kartkach się mieścił, pamiętacie? Coś koło 12 zdaje się. No właśnie. Było uciążliwe. Dlatego też z informatycznego punktu widzenia to jest ten tak zwany dostęp losowy, bo potem jeszcze Michale, to wszystko jest fajnie. Tylko potem zachowuje się niczym prawdziwy RAM w informatyce, bo to w zadaniu czwartym na przykład piszą ci, że na podstawie tekstu akapitu czwartego zinterpretuj. Tak, i trzeba było tego szukać. Tak samo wypracowanie też w języku polskim, no to bardzo dużo kartek zajmowało. Także też było ciężko. Tylko wypracowanie o tyle jest łatwe, że zaczynasz ten tekst i go czytasz ciągiem, ale potem, ten do tamtego, to powiedział, czy tamten do jeszcze kogoś. Ale tak naprawdę, wiecie co, ja przynajmniej pamiętając czasy swojej matury, to mam takie wrażenie, że to wypracowanie, które pisało się na podstawie jakiegoś tekstu, to ten tekst był tak naprawdę tylko jakimś przyczynkiem do tego, o co w tym wypracowaniu chodziło. Bo ten tekst to tak naprawdę wielu informacji nie zawierał. On po prostu był jakąś tam ilustracją czegoś, z czego my mieliśmy wyjść i pokazać, że my tak naprawdę te lekturę przeczytaliśmy, jeżeli chcieliśmy uzyskać dużą ilość punktów. Teraz jest nasze wymaganie, trzeba przeprowadzić analizę tekstu, analizę fragmentu. Ja właśnie chciałam coś tutaj dodać, ponieważ mieliśmy na maturze tekst na rozumienie. Jaki to miał tytuł dokładnie? Świat w 44 zerach. Tak, coś takiego. Tak. No ja jak zaczęłam to czytać, no to z początku mówię, co to za matematyka, fizyka, coś tam, bo no taki ten tekst był. I tak, taką ostatnio... Ostatnio też taką ciekawostkę się właśnie gdzieś zasłyszałam, przeczytałam w internecie, tudzież od kogoś usłyszałam, że autor tekstu właśnie tego napisał sobie... Napisał sobie tą maturę i Ja dzisiaj właśnie już mówiłem o tym naszej audycji, czytaliśmy ten Więc artykuł. Jaki paradoks z tego wynika, tak? Że no, ktoś, kto chce zdawać... Wisława Szymborska swój własny wiersz na 60% zinterpretowała przecież. To jest takie bardzo nieścisłość, no i nie wiem dlaczego akurat taką maturę. Podoba mi się z polskiego matura rozszerzona, no ponieważ tam nie zdawałam jej, ale mam zamiar w przyszłym roku. No w tym roku zwyczajnie nie dałabym rady, no bo egzaminy zawodowe i dodatkowe z masażu i terapii manualnej to po prostu no nie można. 13 egzaminów mi wystarczy. Także no tam... Współczujemy. Dziękuję, jeszcze 3 mi zostały. Od kwietnia tak już mi się ciągną. Powodem. W każdym razie na rozszerzeniu jest tylko wypracowanie do napisania, także można pomyśleć nad nim, nie ma żadnych tekstów, także chyba prościej jest napisać rozszerzenie z polskiego niż podstawę. Jest jeden, na zasadzie dwa. Kamilu, ja bym cię bardzo prosił, żebyś się do tego mikrofonu zbliżył jednak troszeczkę. On nie gryzie, wiesz? Co mi się podobało w tym tekście, mogę na chwileczkę. Był straszny bałagan, był taki straszny chaos, jeżeli chodzi o odnoszenie się do tekstu. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że w pierwszym pytaniu jestem proszony na przykład o odniesienie się do kapitułu powiedzmy pierwszego, w drugim no powiedzmy, że też, w trzecim powiedzmy, że drugi, a może nawet trzeci, ale nie do czegoś takiego, że w pytaniu czwartym wracamy do kapitułu pierwszego. No tak, też to mi przeszkadzało. A to nie było w Braille'u ponumerowane? Na komputerze było ponumerowane? Aha. To nie było ponumerowane. O ile dobrze sobie przypomnę. W Wordzie to ja miałem wszystko ładnie ponumerowane. Chociaż może i było. Z tego stresu to było, nie pamiętam. Było ponumerowane. może to miałem po prostu straszny chaos. To jest takie, nie wiem, no
bądźmy konsekwentni, tak? Idziemy do przodu z pytaniami, idźmy do przodu z akapitami, a... Ale to wiesz, to może, to może o to chodziło, żeby sprawdzić, czy uczeń potrafi poruszać się po tekście. Kto wie, matura z języka polskiego to jest naprawdę totalna zagadka, o co tak naprawdę w niej chodzi. Tak. I skoro autorzy tekstów mają problemy z ich poprawną interpretacją. Lindo, to jeszcze tak zapytam przy okazji, no tę maturę zdaje się po coś. Po co ty zdawałaś? Co dalej? Znaczy, ja teraz zawodowo będę się jeszcze spełniać. No, niestety jeszcze rozszerzenia nie zdawałam, tak nie podchodziłam, no bo zwyczajnie nie dałabym rady, ale jeżeli w przyszłym roku właśnie się spełnię jeszcze zawodowo, dokształcę się, to chciałam jeszcze kształcić się w tym polskim i niemieckim i dopiero później za rok na studia, no bo innej możliwości niestety nie miałam. Rozumiem. No to w takim razie życzymy powodzenia w twoich planach. Pozdrawiamy i dziękujemy za telefon. Ja bardzo również pozdrawiam. Do usłyszenia, trzymaj się. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. tyflopodcast.net 123 834 835 to są namiary do nas. Tak sobie przeszliśmy przez te matury, przez języki obce, przez przedmioty, które zdawaliście, ale to były matury pisemne. A teraz jeszcze coś takiego mamy, co nazywa się matury ustne. Znowu będzie za moich czasów. To się zdawało przed maturami pisemnymi. Z tego, co wiem, to teraz to jest w odwrotnej kolejności, czyli zdajemy matury ustne po egzaminach pisemnych, tak? Dokładnie. Mniej więcej w naszym przypadku było tak, że tydzień po maturze z polskiego pisemnej nastąpiła matura ustna, czyli prezentacja, a dzień później... Nie, to było w moim przypadku. Więc bardzo tutaj to nie jest uniwersalne. U mnie był polski, angielski zaraz obok, ale to w zależności od szkoły, bo czasem jest tak, że szkoły zdają rozszerzenia z różnych przedmiotów i wtedy nie można odbyć naturalnie matur ustnych. Więc to jest po prostu potem odbywane w każdej szkole inaczej. Ja miałem inaczej, Patryk miał inaczej, Kamil miał inaczej. No i potem się robią różne rzeczy, typu na przykład dialogi przykładowe z angielskiego krążą na Facebooku. No można i tak. W końcu skoro jest taka okazja, to czemu jej nie wykorzystać? To się zgadza. W ogóle matury ustne z języka angielskiego w przypadku osób niewidomych to są w ogóle bardzo ciekawe i tu jestem ciekaw, jak to wyglądało zarówno u Kamila, jak i u Pawła. Dlatego, że... Chodzi o obrazki, tak? O obrazki słynne. Tak, obrazki. Wstawiono mi dodatkową sytuację. Bo właśnie, bo na maturze angielskiej, ustnej, z języka obcego, jakiegokolwiek, bo to nie jest tylko angielski, ktoś może sobie wybrać niemiecki w podstawie i wtedy zdaje niemiecki. A tak, albo Kaszubski. Chyba. Tak. W każdym bądź razie tam jest kilka zadań, tego nie pamiętam po kolei. Na pewno trzeba przeprowadzić dialog z egzaminatorem na jakiś temat, to się w ogóle losuje. Zacznijmy od tego, że po prostu wchodzimy na salę, podajemy dowód i następuje losowanie. Jest kilka zestawów, losujemy jeden z owych, a następnie przechodzimy do wypełniania zadań. Jest dialog z egzaminatorem, czyli przez jakąś tam minutę czy dwie próbujemy się na coś zdecydować. To może być wszystko, to może być warunki wspólnego mieszkania, to może być wyjście do restauracji. Do wszystkiego są chmurki, czyli cztery kwestie, które należy omówić w dialogu. I taki dialog zaczyna albo egzaminator, albo zdający. I no i przeprowadzamy ten dialog w języku oczywiście obcym z egzaminatorem. Następnie jest właśnie osoby widzące mają jakieś obrazki do porównania. Mają stwierdzić, który im się bardziej podoba i dlaczego, czy który wybierają. No. A następnie jest jakieś pytanie ogólne dotyczące tematyki poruszonej na obrazkach, czyli jeżeli tam gdzieś były pokazane osoby, które jakoś spędzają czas wolny, no to padnie pytanie na przykład jak ty spędzasz czas wolny, albo jakie są popularne formy spędzania czasu. U mnie to zostało zastąpione jakąś tam jeszcze sytuacją, chyba zostało mi po prostu zadane jakieś pytanie, w jaki sposób, żebym rozważył dwie opcje podróżowania. W moim przypadku to było chyba właśnie, miałem wyjechać do Anglii i czy wolę autokarem, czy wolę samolotem. No i tam wybrałem ten samolot, ale musiałem oczywiście przeanalizować, dlaczego samolot, a dlaczego nie autokar. No i jeszcze tam trzecie zadanie polegało chyba na czymś... Nie pamiętam już teraz. No mniej więcej tak wygląda właśnie ustna matura z języka obcego. Patryku, a jak to było w twoim przypadku?
No u mnie właśnie było bardzo podobnie. Też losowanie, też dodatkowa sytuacja po prostu. Jedno to była jakaś tam wizyta u lekarza, drugie to było jakieś tam... Już nie pamiętam nawet, co bym wybrał, chyba hotel, czy pole namiotowe. Jakieś też takie generalnie absurdalne coś. Kamilu, a u ciebie? U mnie to... Muszę sobie przypomnieć, jak to było, bo to... Bo to dawno było, tak? Trochę dawno. Było o jakiś dialog o tym, żeby kupić jakiś telewizor i jaki, i gdzie go postawić i w ogóle. Było też pytanie o zoo. Dlaczego zoo jest fajne, a dlaczego nie fajne i co jest w czym i wszelkie argumenty za i przeciw. No, trzeciego pytania sobie nie przypominam, ale było bez obrazka i na pewno pamiętam, że musiałem wybrać sobie tematy od 1 do 7, więc na pewno nie było tematu, który był specjalnie dla mnie przygotowany. Chyba komisja szła jakoś na żywioł, czy coś takiego. Nie wiem, ja teraz kompletnie nie potrafię sobie przypomnieć, jak to jest rzeczywiście z całym układem tej matury, więc nie potrafię odnieść rzeczy, które miałem, do rzeczy, które rzeczywiście powinny być. To ja wam muszę powiedzieć, że moja matura była bogatsza, jeżeli chodzi o te na kwestie. Na swoich czasów. Tak, tak, bo u mnie, wiecie co, był dźwięk. U mnie przyszła z komisji egzaminacyjnej, z centralnej zdaje się, czy z jakiejś tam okręgowej, już teraz nie pamiętam skąd to przyszło, do mnie przyszła płytka z dźwiękiem, to znaczy tych płytek ileś musiało być, bo po tak, prostu bo... no ja tam losowałem. Natomiast... Tak, bo testowali, znaczy bo się zmieniła od 2011, zdaje się, matura po prostu. Natomiast powiem szczerze, że gdybym dorwał tego kogoś... Łączono podstawę z rozszerzeniem. Kto robił te dźwięki, to bym mu, delikatnie mówiąc, zwrócił uwagę na jakość tych dźwięków, bo to było chyba po prostu coś dla fanów muzyki bardzo awangardowej i bardzo abstrakcyjnej. Bo od 40 na taśmę i odgłos ptaków. Wiecie co? Nie, to był po prostu jakiś jeden wielki szum o bardzo słabej jakości, który miał dubstep mi się kojarzyć. Który miał. Nie, to nie był nawet dubstep, wiesz, bo dubstep to brzmi mniej więcej tak, jakby ci koparka zaczęła, albo jakiś młot pneumatyczny zaczął pracować pod oknem. Mikrofon w pralce. Też. A to był jakiś taki szum po prostu, który ja sobie miałem skojarzyć z jakąś... Ambient? Tak, wiesz co, tak bardziej. Ale jakiś taki industrialny bardziej nawet, albo nawet dark ambient. Ja sobie musiałem to skojarzyć z jakąś porą roku po prostu. No, z jaką porą roku możesz sobie skojarzyć? Post-apo jakiś. Z jaką sobie porą może roku możesz skojarzyć jakiś... Stanisława Lemana oglądał. No być może, bo to właśnie tak bardzo, bo to tak bardzo futurystycznie brzmiało, to takie science fiction dźwiękowe, naprawdę. Pamiętnik narkomana. Jeszcze widzę, że Ogóreczek do nas coś pisze. Mam już tu. To spróbuję to przeczytać. Ja z angielskiego sytuację miałam nagraną zamiast obrazka. O, czyli okazuje się, że jednak nie tylko ja miałem kwestie dźwiękowe, ale tu chyba będzie lepiej, bo pisze Ogóreczek do nas dalej tak. To była mała historyjka o przyjęciu bardzo głośnym i było słychać, jak jakaś osoba z trudem idzie po schodach. O, to było ciekawe przyjęcie. Puka do drzwi, za którymi słychać było muzykę, ale nikt nie odpowiada. Moim zdaniem było opowiedzieć, w sensie tę historyjkę. Potem egzaminator zadał mi kilka pytań dotyczących i powiązanych z tą sytuacją. No to czyli widzisz... Nie, no tak, bo to jest, mówię, ten stary tryb zdawania sprzed 2011. Ale on był ciekawy, no fakt faktem, że po prostu ja naprawdę w pewnym momencie zrobiłem karpia tak zwanego, bo się bardzo zastanawiałem, o co chodzi. No trudno, żebym się nie zastanawiał, skoro to był naprawdę, to był jakiś taki szum, z którego niewiele wynikało. Ja sobie to miałem skojarzyć z jakąś porą roku. No wiedziałem, że nie będzie to wiosna, bo ptaszki nie ćwierkały. A to mi się jakoś z wiosną skojarzyło, ale tak naprawdę to... Może to miało być cokolwiek. Może. Pieniędzy. Wiesz co, na to nie wpadłem. Ja mówiłem, że to zima. Okej. Okay. I co, zdałeś? Zdałem. I ten indus...
I ten industrialny szum to sunący się na nartach małysz? Tak, coś w tym stylu, coś w tym stylu. No w każdym razie to wymagało też takiej trochę inwencji twórczej, niemniej jednak mogło to być stresujące dla zdającego, bo ja rozumiem, gdyby ktoś dał mi taki konkurs czułe ucho na języku polskim, którym władam dobrze, ale jeżeli zdaję... Zgadnij co to. Tak, ale jeżeli zdaję to na języku obcym, no jeszcze ja się tu muszę zastanawiać, jak odpowiednio w słowa wszystko ubrać, no to już jest naprawdę problematyczne, ale okej. Okay. No tak to wyglądało kiedyś, teraz jest inaczej, czy lepiej, czy gorzej, to już sami zdający muszą ocenić. A mam nadzieję, że nikt nie miał okazji porównać tych dwóch egzaminów, bo pierwszy zdał od razu. Znaczy przede wszystkim może ktoś będzie z nas ten drugi by chyba też zdawał wtedy po staremu. No, ale nie okay. Wiem, nie czuję się tu kompetentny w prawie, więc... Okay. Jak ktoś wie lepiej, to niech napisze. Dobrze, no i przechodzimy teraz do ostatniego przedmiotu, tak myślę. A nie, jeszcze a nie, Kamil, ty też opowiedziałeś faktycznie a propos języka. Dobrze, więc przechodzimy do języka polskiego i do prezentacji. Ja coś słyszałem, że z tych prezentacji chcą się wycofać w ogóle za tam czas jakiś, nie wiem, tak, czy w przyszłym roku. Bo sobie ludzie kupują to i bawią się w to i to jest mało miarodajne, a miało być zupełnie inaczej, idea tego była inna. Ja nie wiem, dlaczego ludzie to robią, moim zdaniem szkoda na to pieniędzy po prostu, żeby coś takiego kupować, skoro to naprawdę nie wymaga wysiłku, ale to zaraz o tym powiemy. Bo myślę, że to... Bo to jest naprawdę dosyć ciekawy przypadek. Może przypomnijmy, na czym w ogóle polega ta cała idea prezentacji, powiedzmy naszym słuchaczom. Więc przede wszystkim wybieramy sobie temat, mniej więcej na początku roku szkolnego, ponieważ już składając pierwotną deklarację maturalną, wpisujemy tam temat języka polskiego. Oczywiście to może potem ulec modyfikacjom i tak dalej, ale już trzeba się na coś zdecydować, jakąś wstępną deklarację złożyć. Swój temat. Temat może być dowolny. Ja skorzystałem z jednego z tych bardziej sztampowych, z listy już przerobionych i gotowych, ale można było wymyślić swoje i naprawdę wszystko jest tam uwzględniane, włącznie z motywami religijnymi w piosenkach raperów. Chociaż w zasadzie literatury przedmiotu chyba tam specjalnie wtedy nie ma. No ale w takich przypadku takich typowo literackich tematów, które można oprzeć o jakieś lektury, jakieś publikacje, no to wybieramy sobie literaturę podmiotu tak zwaną. Tutaj nasi młodsi słuchacze mogą się uczyć terminologii już. Literatura podmiotu to są dzieła literackie, z których korzystamy, czyli jakieś lektury, jakieś książki z konkretną treścią, fabułą. A literatura przedmiotu to są wszelkiego rodzaju materiały pomocnicze, czyli opracowania, słowniki i co tylko nam jeszcze może się przydać, żeby opracować te konkretne elementy literatury podmiotu. Jak wszystko jest już gotowe, musimy to oczywiście przeczytać, zapoznać się z wszystkimi publikacjami i na tej podstawie kompilujemy sobie wypowiedź ustną długości około 15 minut, ponieważ to jest taki przysłowiowy maks na wygłoszenie naszej prezentacji, która po prostu musi zawierać. Przygotowujemy sobie jeszcze plan. Jeżeli mamy plan, tym łatwiej, bo możemy się o coś oprzeć. Plan można też złożyć u komisji przed maturą. Jakiś czas oczywiście. No i potem wygłaszamy tą maturę. Oczywiście piszemy sobie tą maturę. W moim przypadku wyszła matura w długości 25 minut, znaczy prezentacja 25-minutowa. Natomiast wiadomo, że nie będziemy czytać z kartki. Raczej będziemy się tego uczyć na, może nie na pamięć, ale na tyle, żeby kartka była tylko pomocą. Więc tutaj też taka porada, nie uczcie się całej prezentacji na pamięć, bo potem wam wszystko... Źle na tym wyjdziecie. Dokładnie. No i potem, no w moim przypadku nawet się nie wspomagałem specjalnie materiałami, byłem tak zestresowany, że poleciałem kompletnie. Oczywiście mając w głowie to wszystko, co sobie poukładałem, ale bez jakiegoś tam spinania się, bez patrzenia w kartki, muszę coś śledzić, jakiś plan. Po prostu pamiętałem w głowie mój plan i przechodziłem konsekwentnie od punktu do punktu. I akurat wyszło 14 minut 25 sekund. Naprawdę fartem przysłowiowy. A jaki był twój temat, Pawle? Dokładna treść, bo to jest też wszystko. Przedstaw różne ujęcia motywu homowiator w literaturze. To jest homowiator, czyli człowiek wędrujący. Okay. Czyli różnego rodzaju wędrowcy. Ja się tam oparłem o Biblię, czyli naród wybrany, który wędrował do Ziemi Obiecanej. Legenda o świętym Aleksym, średniowieczna, Kordian, sonety krymskie oraz lalka.
No tak. Mnie zamurowało. Dobrze. Patryku, a w twoim przypadku jak to wyglądało? Coś czuję, że będzie podobnie jak ja, ale nie uprzedzajmy szczegółów. Ale po co? No można uprzedzać. Będzie podobnie jak ty. Okej, okay, no to... Będzie podobnie jak ty, tylko troszeczkę inaczej i nowocześniej, dlatego że ja miałem ogólnie język współczesnego użytkownika komputera, czyli przedstaw aspekty flexyjne, składniowe, zwróć uwagę na zapożyczenia. Prezentacja, do której czytam od lat 10? 9? Odkąd mam komputer w zasadzie. Wieczne przygotowywanie się do tej prezentacji. Dlatego, że w dużej części była ona oparta na wiedzy własnej, na słownikach, w literaturze przedmiotu, a adnotacji, że będzie brana pod uwagę korespondencja prywatna zarówno z wiadomości SMS, MMS, jak i komunikatorów internetowych po prostu w literaturze podmiotu. No bo maili i korespondencji prywatnej cytował w bibliografii nie będę i jeszcze nie zwariowałem, przynajmniej tak uważam. Przeszło bez problemu w komisji. Prezentacja, do której zdana jest ogłoszony wynik, więc mogę się spokojnie przyznać. Był bardzo ładny, piękny konspekt, tylko on był koło stycznia. W marcu w zasadzie nic z tego konspektu nie zostało. Prezentacja trwała 14.52. No nie no, z moimi przygotowaniami było jednak troszeczkę krócej. Znaczy ja w ogóle odkładałem jak wiele rzeczy w moim życiu na ostatnią chwilę, co pewnie kiedyś się na mnie zemściło. Pawle, no ostateczny kształt prezentacji został ułożony w minut 18 przed samym zdaniem, więc... Ja mogę tylko dodać, że jeśli chodzi o mnie, to żadnego konspektu nie robiłem, a bibliografię zdałem dosłownie na ostatni dzwonek. A moim tematem był... Co to było? Motywy antyutopijne w literaturze, czyli coś, co tak naprawdę mi podsunął mi mój polonista i w czym rzeczywiście się dość dobrze czuję, czyli Lem, Seidel i inne Orwelle. Nowy Wspaniały Świat i podobne rzeczy. Nowy tak? Wspaniały Świat, tak. Huxley i tak dalej, więc raczej poszło mi... Cieszę się z tego wyniku, bo to było akurat 95%. Czyli no, dobrze po prostu. Tak sądzę, że jestem zadowolony z tego wyniku, a się w ogóle nie przygotowywałem. No tak sobie no, układałem, jak to można było powiedzieć i tak dalej, ale też nie liczyłem sobie, ile to będzie minut. Ja jeszcze do tego, o czym wy mówicie, to chciałbym dodać jedną rzecz. Dlaczego tak powiedziałem, że Patryk będzie podobnie pewnie jak ja? Ja chciałem powiedzieć o tym, że kiedy ja zdawałem maturę, to bardzo często spotykałem się w ogóle z niezrozumieniem całej reszty mojej klasy, po co ja w ogóle sobie brałem taki wielki problem, jakim jest wzięcie tematu o języku. A ja mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli korzystacie z komputera, jeżeli korzystacie z internetu i jeżeli jeszcze będą matury ustne z języka polskiego i ten język lubicie, bo to no wiadomo, no jeżeli ktoś tego nie lubi, nie czuje, to nie ma sensu, żeby... To nie ma sensu, żeby się za to brał, ale jeżeli ktoś w miarę sprawnie włada tym językiem, a nie chce po prostu robić sobie jakiegoś tam wielkiego problemu i nie chce ślęczeć w książkach, bo woli na przykład albo spędzić ten czas po prostu sobie w jakiś tam swobodny sposób, albo ćwiczyć ten język w praktyce, dokładnie, to bierzcie sobie coś odnośnie internetu, odnośnie takich nowoczesnych rzeczy, z jakimi macie do czynienia na co dzień, bo do tego tak naprawdę bardzo szybko robi się konspekt, bardzo fajnie robi się jakąś dokumentację, że tak powiem, czyli całą tą bibliografię, bo wystarczy się trochę przespacerować po sieci, co i tak robimy, że także naprawdę jest to jeden z wdzięczniejszych tematów. Ale moim zdaniem w ogóle matury ustne bardzo trudno jest nie zdać, trzeba się, myślę, kompletnie postarać i trzeba być nie wiem kim, żeby naprawdę mieć mniej niż te 30%, jeśli chodzi o to. To znaczy 6 punktów. To znaczy wiesz... Ale uwierz mi Kamilu, można. Można, ja przypuszczam, że można, a to szczególnie mają do tego tendencję te osoby, które właśnie zrobiły coś takiego, o czym powiedzieliśmy jakiś czas temu, czyli sobie po prostu te prezentacje kupiły. Naprawdę nie róbcie tego, szkoda pieniędzy, a wy więcej czasu zmarnujecie na
nauczenie się tej prezentacji, niż gdybyście pozbierali jakieś materiały i zrobili to własnymi słowami, bo tak jest po prostu zwyczajnie łatwiej. Nie ma co w tej kwestii kombinować, bo to się nie opłaca, to się zemści. To się po prostu zemści. Jeszcze wiesz, Michale, jeszcze jak ktoś sobie kupi prezentację na zasadzie nie chce mi się robić, ale znam temat, to sobie ją sprawdzi, skonsultuje z własną wiedzą, się nauczy, poduczy, no i to się z dwojga złego to się mniej nie opłaca, niż jeśli ktoś wybierze sobie temat, na którego kompletnie nie czuje. Dokładnie, na tydzień przed się dowie, że musi zrobić tą prezentację, kupi sobie ją i ją będzie wkuwał na pamięć. Tylko wiecie co, w ogóle w przypadku osób niewidomych to mam wrażenie, że to nie ma sensu, bo ktoś od was wymagał prezentacji jakiejś takiej, nie wiem, w PowerPoincie, żeby zrobić czy czegoś w tym stylu. Nie, prezentację każdy może zrobić po swojemu, nawet widzący nie musi w PowerPoincie, to po prostu wystarczy nawet wyjść na środek klasy. Usiąść sobie przy stoliczku i ją wygłosić, nawet własnymi słowami. U mnie nawet widzący czy słabowidzący nie robili w PowerPoincie raczej. Nie wszyscy, byli tacy oczywiście, którzy gdzieś to ubogacali i urozmaicali multimediami, ale nie jest to obowiązkiem. Oczywiście wtedy pozytywnie można zabłysnąć u komisji, bo komisja, która ogląda tych prezentacji czy słucha w zasadzie już dziesiątki każdego dnia, jak to się jeszcze tam odbywa gdzieś i oni już słyszeli tych prezentacji w waszych szkołach masowych wiele, to taka prezentacja z multimediami bardziej właśnie przykuje uwagę. Zapada w pamięć i przede wszystkim no, urozmaica też życie jak znudzonej zwykłymi prezentacjami komisji. A komisja też a nie, ludzie. Dokładnie można się znudzić, a komisja też ludzie, dokładnie. Dokładnie. Więc przeszliśmy przez te wszystkie przedmioty odnośnie matur tegorocznych, z którymi wy się mieliście okazję zmierzyć. No i zadałem już to pytanie, Lindzie, zadam i wam. No, po coś tę maturę, przypuszczam, że zdawaliście? Że to nie jest tak tylko po to, no bo warto to mieć, bo to jest jakiś tam, powiedzmy, papier, mama który... kazali. Tak, albo mama kazali, dokładnie. Albo skoro już skończyłem szkołę średnią, no to warto by było jeszcze mieć ten papier, że zdałem maturę. I tak dalej, i tak dalej. No po coś to zrobiliście, więc co dalej? To ja powiem, Mici, że właśnie trochę chyba jednak... Po to, żeby przynajmniej na razie mieć ten papier, dlatego że idę sobie na, planuję przynajmniej iść na studium do Krakowa odnośnie realizacji dźwięku, a następnie mogę myśleć o jakiejś politechnice i tak dalej, jeśli przez ten czas się podszkolę w Królowej Nauk, gdzie będę mógł już myśleć o jakiejś inżynierii, powiedzmy, no to fajnie by było wtedy. A na razie, no to na razie przede mną Kraków, który i tak ode mnie jakoś szczególnie tej matury nie będzie wymagał. I 5 lat na do zdanie sobie to przedmiotów, które mi się będą mogły przydać potem. Rozumiem. A ty, Pawle? No właśnie ja tutaj o tych językach wspominałem. No myślę jako o priorytecie o Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Bo chciałbym w przyszłości zająć się tłumaczeniami różnego typu. No oczywiście moim marzeniem byłaby dokumentacja komputerowa i lokalizacja oprogramowania. No natomiast zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to też wymaga pewnie jakiejś informatyki, chociażby na licencjacie, a ja też z matematyki orłem nie jestem, a to pewnie będzie wymagane, chociaż może mi się poszczęści i gdzieś uda się to oprzeć o jakiś kurs po prostu, konkretnych umiejętności, które będą mi potrzebne. Jeżeli nie wyjdzie mi lingwistyka, bo na przykład niemiecki zawalę, czego się spodziewam, bo no nie byłem w tym mistrzem, to znaczy dogaduję, ale na przykład z rozprawkami już miałem problemy, zwłaszcza jak ćwiczyliśmy to na fakultetach. Więc jeżeli by tutaj coś poleciało, to alternatywnie jakaś filologia, a im bardziej taka mniej popularna, mniej sztampowa, tym lepiej. Myślę o czeskiej na przykład na UJ-cie w Krakowie. W ostateczności może być też i angielska, gdzieś tu na przykład na Śląsku, nie wiem, może hungarystyka. Właśnie wschód Europy bardzo mnie interesuje, to wszędzie blisko. Zawsze można odwiedzić czy znajomych, czy na praktykę gdzieś się dostać. Oczywiście między tym myślę o wielu jakichś europejskich projektach, o Erasmusie, o IVS-ie, czyli wolontariacie europejskim. Trochę bym chciał właśnie pozwiedzać, żeby te studia były połączone też jakoś lingwistycznie, językowo. Rozważałem też studiowanie w ogóle w całości w Czechach. Bardzo mnie ten kraj interesuje, zarówno pod kątem rozwiązań właśnie technologicznych dla osób niewidomych, jak i temperamentu, nastawienia Czechów i Czeszek do życia, którzy wydają się po prostu być bardzo pogodnymi ludźmi, którzy zawsze się uśmiechają. No i przede wszystkim też dzięki wspomnianym już w którejś z poprzednich audycji obozom ICC udało mi się też nawiązać trochę znajomości na Uniwersytecie w Brnie i mam nadzieję, że zostanę tam po pewnych staraniach poczynionych typu kurs czeskiego przyjęty.
No to jeszcze Kamilu pytanie to samo do ciebie. Mnie oczywiście słychać. Słychać cię oczywiście. No, dobrze. Ja tak samo jak Patryk chciałem iść na ten Kraków, ale to nie wiadomo, czy w ogóle to otworzą, a jak tego nie otworzą, to jest, że tak powiem, droga otwarta. Ja kompletnie nie wiem, co ja w takim razie bym mógł robić. Ale masz, wiem, masz prostu... jakiś chociaż tak cień takiego planu awaryjnego, gdyby się do tego Krakowa nie udało, bo na przykład nie byłoby tego kierunku? Moim planem awaryjnym byłoby ewentualnie pójście na Akademię Muzyczną na kierunek kompozycji, ale już wiem, że się na to raczej nie dostanę. A jak nie, to w dziennikarstwo albo polonistyka. To w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam powodzenia w waszych planach. I co byście mogli jeszcze powiedzieć na koniec tym wszystkim, którzy tej audycji być może będą słuchać za kilkanaście miesięcy i będą myśleć, no kurczę, przede mną matura. Polecam uwadze naszych słuchaczy kanał YouTube'owy Matura to Bzdura. Tak. Bardzo ciekawy program pokazujący, że naprawdę no matura to właśnie nawet bzdura. Nawet jeśli czasami wypowiedzi są montowane, bo nie ukrywajmy, no czasami są w jakimś tam stopniu, tak zawsze na tych nastu znajdzie się kilku statystycznych, którzy po prostu autentycznie dostarczą tych wypowiedzi do programu Matura to Bzdura i no, nawet nie będą to dorośli ludzie niejednokrotnie ze stanowiskiem. Ale tak... Natomiast jako takie motto końcowe... Zdawajcie tą maturę, póki jeszcze jest w obecnym kształcie. A bo potem coś, nie wiadomo, co będzie. A coś masz jakieś informacje, Patryku, co tam się ma zmienić za te dwa lata? No zmieniło się od 2 lat, czyli w tym roku za rok w sensie będzie ostatni rocznik starym programem. Zmienił się zupełnie program nauczania, gdzie mamy mniej godzin wszystkiego innego. I będzie obowiązek zdania, teraz nie pamiętam, 1 albo 2 przedmiotów w rozszerzeniu na maturze. I matematyka ma zostać, tak? Jeszcze do tego tak, wszystkiego. Tak, ma zostać. Bo się tej matematyki to ludzie jednak obawiają. Nie wiem, słusznie czy niesłusznie okaże się. Natomiast no fakt faktem tu chociażby aha, to, o czym mówił... jeszcze jedna rzecz, bo tak przypomniał mi Michał o brak matematyki. Wiele osób mnie straszyło, że wiecie, rok temu była łatwa, za dużo ludzi zdało, to w tym roku sinusoidą idąc CKE do wali nie zdacie. Nie przejmujcie się generalnie opiniami jakoś tak ludzi, bo mam wrażenie, że otoczenie bardziej się tym przejmuje niż wy sami. A otoczenie jest rzeczywiście czynnikiem stresogennym. Czy wasza rodzina, czy wasi znajomi. Będzie tysiące pytań, jak przed maturą, jak się czujesz, jak tam przygotowania, a jak ci poszło. Człowiek ma do tego dosyć potem, kompletnie. Tak, otóż to. I właśnie, zwłaszcza starsze roczniki, no, trzeba mówić, że a ja to miałem przerąbane, a ja to miałem problem taki. I to będzie takie wzmaganie strachu i tak naprawdę no, trzeba opracować własny system, ale to jest tak jak ze wszystkim, tak samo z nową szkołą, ze studiami. Warto słuchać porad starszych kolegów, ale też nie warto popadać przez ich negatywne jakieś tam feedbacki w jakąś panikę związaną właśnie z maturą. I też nie jest tak, jak mówię, nie jest tak, że się cały czas siedzi. To wszystko zależy oczywiście od tego, jakim ktoś jest uczniem, jaki jest systematyczny, jak szybko pojmuje, jak chłonie wiedzę. Ale nie ma też tak, że rok maturalny to jest odcięcie od świata, asceza i siedzimy w kompletnym zamknięciu, milczeniu i się uczymy. Będziecie mieli ten czas i na naukę, i na przyjemności. Nawet jeżeli będziecie mieć jakieś tam, powiedzmy, problemy z jakiegoś przedmiotu, po prostu dla własnego komfortu psychicznego nie da się cały czas siedzieć i zakuwać. Tego się po prostu nie da zrobić. No nie da się. Nie ma to sensu. Nie, w ogóle mi się nie udało ani chwili, że tak powiem, przesiedzieć nad tym. No, czasu nie miałem na to, można tak powiedzieć. Oznacza to, Kamilu, że no po prostu można. Byłeś pilnym uczniem we wszystkich 3 klasach. Niczym murzynek Bambo. Tak, liceum. Tak. No. Dobrze, zatem wyników jeszcze nie znamy, matur, ale ja mam nadzieję, że nikt z was nie będzie musiał zmierzyć się z żadnym przedmiotem. Opublikujemy wyniki każdego z nas na głównej stronie Tyflo Podcastu. Wiesz co, wystarczy w komentarzu. Jestem za tym, żeby CKE wprowadziło na stronie właśnie z wynikami w tym systemie obieg przycisk lubię to. O, to by było dobre. A będą wyniki dostępne przez w obiegu. Tak. W obiegu. Nie dostałeś loginu z hasłem? Kamosz.
Nie, nie dostałem. Oj. A co, nie. W ogóle można dostać? Nie wszystkie szkoły są w tym zrzeszone. Okej, okay, ja w porządku. Chciał, no to by nie musiał tam jest system obieg, tak, też dla tych, którzy nie wiedzą, który właśnie zrzesza szkoły i każdy maturzysta dostaje swój osobisty login, hasło, gdzie może zalogować się i sprawdzić odpowiedzi zaraz w dniu ukończenia testu oraz oczywiście wyniki, kiedy się tylko ukażą. W sensie swoje odpowiedzi nie, prawidłowe. Tak? Nie, poprawne. Słyszałem, że poprawne versus swoje. A kiedy... Nie. A kiedy wiadomo, kiedy będą ogłoszone wyniki? 28 albo 7 czerwca. Tak, właśnie tak. Coś trzeba będzie w tej okolicy szkoły sprawdzić. No to co, pochwalicie się w komentarzach? No, jak nie będzie ten jak nie znam, to oczywiście. Jak zdasz, to też. Nie będzie ten jak... tak głęboko zakopany? Okej, okay. No raczej nie będzie. Myślę, że do wszystkiego będzie można dotrzeć. Dobrze, no to... Trzeba już ulubionych dodać. To trzymam za słowo w takim razie. I bardzo serdecznie wam dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Przypominam, że gośćmi Tyflo Radia byli Patryk Faliszewski, Paweł Masarczyk i Kamil Krygier, który do nas dotarł. Lepiej późno niż wcale. Dziękuję wam raz jeszcze. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia, bo myślę, że się jeszcze niejednokrotnie usłyszymy na antenie Tyfloradia. Ja też dziękuję. Mówił te słowa... Do usłyszenia. Tak, do usłyszenia. Mówił te słowa do was prowadzący dzisiejszy program Michał Dziwisz. Kłaniam się, no słyszymy się w następnym programie na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się, cześć. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.